Witam na podium Elżbieta Gawin. Dzisiaj mamy którego? Zaraz zobaczę. 18 stycznia 2022 rok, środa. I mamy podium rozmowy z Elą. Także witam wszystkich moich kochanych widzów, czytelników internetowych, obserwatorów. Dobrze, to masz, Sandy, jakieś pytania? No, ja mam jedno pytanie, a w sumie to chciałam tylko zapytać, czemu wyciszyłaś Lilith? Bo w sumie ona nic takiego nie napisała złego na czacie. Ale to jest w ogóle dobre pytanie na początek podium, jak nas 1000 osób słucha? No, chciałam tylko właśnie zapytać. Po prostu weszło tyle ludzi, nie? I czy to jest naprawdę takie ważne? No, chciałam tylko zapytać, bo Lilith, ona zawsze tak pozytywnie pytała. Możesz napisać na priv, czy cokolwiek, bo tych wszystkich ludzi to raczej nie interesuje, wiesz? Aha, no to dobra, to sorki. No bo wiesz, to jest podium rozmowy z Elą. Tutaj chcieliśmy porozmawiać o pewnych jakichś ważnych sprawach, bo pewnie coś się wydarzyło, skoro zwołałam to podium. A no to przepraszam, nie chciałam się wcinać tak bez kontekstu. Słuchajcie, kochani, tutaj kogoś spróbuję połączyć z podium. Kogoś zaufanego, ale na razie nie widzę żadnych zaufanych osób. Otóż. Włam to podium. Właściwie nie wiem czemu. No, chciałam sobie porozmawiać z widzami. Natomiast na naszym serwerze jest ponad 10 tysięcy osób. Bardzo dużo osób przyszło z zewnątrz. Nie wiem, kim są ci ludzie. I bardzo się niekomfortowo, chciałam wam powiedzieć, czuję na rozmowach, na kanałach głosowych. W ogóle nie mam ochoty wchodzić na czata, do przedpokoju. Na serwerze Discorda mam taki kanał Pokój Eli. On jest stworzony po to, żeby mi tam widzowie, różne osoby, które mnie obserwują, zadawały jakieś pytania ważne, rozmawiały ze mną. Natomiast oczywiście tam hejterzy rozmawiają sobie między sobą i udają, jakby mnie nie było. Jest jeszcze trzeci kanał Kopię Postów Eli i ja tam wszystko kopiuję, co w ciągu dnia zamieszczam. Dobra, postaram się włączyć tutaj na podium osoby, które chcą rozmawiać. Najwyżej, jeśli to będą hejterzy, to będę ich wyciszać, bo bez jednak waszych komentarzy to ta rozmowa nie ma sensu. No, natomiast dzisiaj się wypowiem na kilka spraw. I dobra, no to zobaczymy. Dodaję, robię eksperyment, dodaję wszystkich, którzy proszą o głos. No z tym, że to jest 20 osób, więc... Cześć, Ela. Cześć, Ela. Cześć, Elu. Więc po prostu, jeśli ktoś będzie dokuczał, przeszkadzał i tak dalej, no to wyciszę te osoby, nie? O właśnie, Elu, mam takie pytanie, bo ty bardzo często używasz słowa dokuczać, że ten dokucza, tamten dokucza i dlaczego tak sobie to słowo umiłowałaś? Takie mam pytanie do ciebie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam dzień dobry, ciebie, Elu. Pani Elu.
Jak dzisiejsze samopoczucie? Słuchajcie, dodaję tutaj na razie osoby do rozmowy. Jak się dzisiaj pani czuje? Cześć, Ela. Cześć, Ela. Cześć, Ela. Chyba chcę coś powiedzieć. Dajmy mi głos. Witam wszystkich. Cześć, Ela, czy stara Siema, Marek. No, witam wszystkich. No, nie wiem, czy to pomyłka, że ja tutaj dostąpiłem zaszczytu, że mogę na podium być. O, witam. Cześć, Marek. Ale ja tak chciałam nadmienić. Cześć, Marek. Cześć, Marek. Tak, wszyscy tak, wam wszystkim cześć, nie musicie po kolei. Dobra. Jak się czujesz, Marek? Wszyscy mówią Marek. Po kolei, tak. Ale ja chciałam tak powiedzieć, skąd się wzięły osoby z zewnątrz. No, ja też jestem z zewnątrz. No, YouTube też proponuje twoje filmy. Na przykład ja w ten sposób trafiłam do ciebie. Ja również tak samo trafiłem. Na podium, jak dodaję osoby na podium, to jest mi łatwiej zapanować tutaj nad osobami, które się wypowiadają. Ale jak samopoczucie w skali 1 do 6? 1. A dlaczego tak nisko? Dlaczego, Elo? Stało się. Cześć, Ela. Cześć, Elu. Cześć, Ela. Cześć, Ela. Tych osób jest coraz więcej, którzy chcą Chamy teraz... Cześć, Elu. Hej, Ela. Cześć, Ela. Teraz nie zapanujesz nad nami. Za dużo nas dobry będzie. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Elu. Cześć wieczór, wszystkim. Hejka. Siemka wszystkim. Cześć. Kopaj, kopaj. Możemy już pytać, Elu? Tak. Co tam dziś pijesz? Jak się czujesz? No dobrze, Elu. Powiedz, co ty na to, na wyznania matka, które kieruję ku tobie? I dzisiaj, i ostatnio. Ale może dajcie odpowiedź na pytanie, bo co chwilę pada nowe pytanie, jakby LS nie może to odnieść. Taka tylko uwaga mała. Wyłącz się, hejterze. Ale czemu hejterze po prostu normalnie tutaj powiedziała? Ale on ma dziwny głos. Modulatorem głosu, to zajebiście, no. Ty też masz dziwny to głos. To chyba psychotrop. No, ty internetu nie masz. Ja mam teraz pytanie, słychać mnie w ogóle? Tak, słychać. Nie, bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu serdecznie. Nie słychać cię. Mi chuja. Ela, kocham cię. Podoba ci się mój głos? Czy pani przewiduje kolejne spotkania z widzami, bo chętnie wybrałabym się ponownie? Za tym razem myślę. Słuchajcie, ja mam taką prośbę, jak mówicie, to się przedstawiajcie ze swoich ników, dobrze? No i potem mówcie, dobra? Ja byłam Anetka z Monaru i ja już się z panią wcześniej spotkałam na spotkaniu z widzami w Sylwestra. Pani wywiad ze mną nagrywała, właśnie się zastanawiałam, czy może pani będzie znowu przeprowadzać spotkania z widzami. Tak. Tak, tak, na pewno, no. Tu mówi Mach i ja bym chciał zaproponować Warszawę jako miejsce spotkania z widzami. Ja tak samo, Warszawa bardzo pasuje. Popieram w całości. Może na patelni. O, na przykład. Ja bym jeszcze chciał zaproponować Katowice. Polski by mogli dojechać. Tak, ja bym chciał zaproponować Katowice, bo wtedy, Elu, byś mogła zrobić ten tatuaż, który ci proponował ostatnio jeden z twoich widzów. Maciej? Za daleko. Warszawa najlepiej, jak będzie ciepło, to można wziąć desperadosy i iść na Wisełkę. O, dokładnie, ale... tak. To nie jest głupie. Ale też można na Wisełkę. Proszę mi tu... Nie w momencie, gdzie indziej, oprócz Warszawy można.
Ja mam takie pytanie o twoje można jak najbardziej. Ja mam takie pytanie o twoje najbliższe plany na odcinki, jakie chcesz nagrać i kiedy w ogóle planujesz nowy odcinek. Jest połączone, to o co chodzi. Tak, tak, muszę... Ela, jesteś? Muszę wrócić do realizacji filmu, bo rzeczywiście... Dajcie się Eli wypowiedzieć. No dobra, to ja może się nie będę odzywać, bo tutaj inni mają coś do powiedzenia. Ela, mów! Niech pani dla ciebie jesteśmy. Nie przerywaj, Marek. Nie przerywaj, Marek, kurwa. Pani Ole, pani mnie pewnie pamięta z głosu w ogóle. Spotkaliśmy się tam około tam, nie, 8 miesięcy temu. Wypiliśmy piwo i zapaliśmy papierosa, bo ja mieszkam od pani osiedle tam dalej. Przepraszam, dzielnicę. Co pani myśli na temat takich spontanicznych wypadów z widzami? Tylko mi nie chodzi, żeby robić tam zdjęcie, bo pani pamięta, że myśmy się tam krępowali, tylko żeby po prostu iść gdzieś tam, zapalić kiepa, wypić tam bronka, ewentualnie tam amarenę i żeby to nie miało takiego poklasku na Discordzie albo na innych tam właśnie platformach. Co tam, Elu, myślisz? Nie no, można się spotkać z widzami, ale z drugiej strony ja lubię to, że robi z tego relacje, nie? Tak, wiesz, tylko pamiętam, że nieraz było takie coś, jak było na skałkach, że tam dużo ludzi nie chciało, żeby tam fotografować gdzieś na tym gridu w ogóle i że nie chciał tam uczestniczyć i oni wszyscy tam odwrócili odwrotnie właśnie do tej kamery i wtedy ty robiłaś tam nagrywanie i wspomniałaś na tym filmiku, że ludzie tam nie chcą, żeby ich nagrywać. Ale wiesz, no, mi chodzi, nie, takie, wiesz, tam eleganckie vlogi, no tak i się tak, o kurwiszak, tak, zahrać mordę tam, wpierdolić jakieś tam, wiesz. Nie, no to nie na poziomie Eli, szanujmy się. To znaczy... Ja sobie robię spotkanie z widzami, jak się ktoś chce sfotografować, sfilmować, to bardzo proszę, jak ktoś nie chce, no to nie. Ale jak sytuacja z Markiem? Jak sytuacja z Markiem? No właśnie, Elu, bo to Marek ci miłość wyznawał dzisiaj i ostatnio. I nic się do tego nie odniosłaś. No tak, i Marek powiedział, że ty go ciągle kochasz i powiedział, że to jest kochane. Widzowie są ciekawi, co się Marek jest tutaj? Wydarzyło, jak obecnie jest. Jest. A czemu nic nie mówi? Mówiłem. Może się... Marek, i kazaliście mi się uciszyć, kazaliśmy się uciszyć, to się uciszyłem i proszę bardzo. Nie daj się prosić, Marek. Nie denerwuj się, Marek, naprawdę, bo tu jesteśmy w przyjacielskiej atmosferze. Nikt tu się nie chce skrzywdzić. Nie przerywam Eli wypowiedzieć. To jest rodzinna atmosfera. No, Marek, czemu ty się tak wkurwiasz, że tak czy siak kochasz te Ele, w ogóle nie chcesz tak powiedzieć. Jak jesteśmy na innych tam serwerach, to mówisz, że ją kochasz, w ogóle ten, że planujesz tam przyszłość, a tu jest Ela, teraz to tak, kurwa, cisza. No, ale dajcie nam spokój. Nagle się przekonałem, że coś się odwiedziało dzisiejszego popołudnia, tak jak się obudziłem, godzina 18.30, już uprawnienia zostały odebrane mi i Janysowi, nie wiem z jakiego powodu, nie ma żadnych wyjaśnień ani... Matku, ale no to miło odebrane się na tym, że masz Adamina na Discordzie. Proszę, nie mówić przez siebie, okej? Okay? Dobra, Matku, ale miłość zwłaszcza nie polega na tym, że masz uprawnienia na Discordzie. Ale nie mogło ci się tak szybko odwiedzić po godzinie. Nie, mi się na pewno nie odwiedziało, ale ten nie rozumiem, dlaczego ja i Janis mamy tracić admina, kiedy chcemy pomagać temu serwerowi i usuwać ten zbędne treści, tak żeby się Ela nie musiała denerwować na co dzień, wchodząc na przedpokój, czytając no, takie bzdury i niewłaściwe... No to tu już Ela powinna się odnieść i powiedzieć a dlaczego. A czy w tym wypadku zbędną treścią jest Maciek?
Nie wiem. Ciężka odpowiedź, bo zaraz będzie ban. Maciek, to jest... Okej, okay, a możecie dać się wypowiedzieli, dziękuję. A ty znowu tutaj jesteś z nami? Nie, tak. Niesamowicie. Kurde, syn jebany. A czemu zlikowałeś Siurka Janysa? Kurwy syn. Dobra, ja tu będę sprzątał. O, już się kurwa zaczyna. Maciek, a możesz wyjść? Bo nas denerwujesz strasznie. Skończył się dzień dziecka. To był przegłos. Ktoś wie, gdzie jest przegłos? Ten, kto nagrywa, Pato News. Wiecie, że nie szali, bo ja mam teraz zadminacie, mogę wyjebać w sekundę. Ja nic nie nagrywam, Marek, odczep się. Gamoniu. Lepiej się dać do głosu Eli. Ela Gawi. To jest jej podium. A jesteś? Mogę cię zapytać o coś? Tu. Już momencik. Minutkę, pół minuty mnie nie ma. No Gidi, jak co to Elka tam gada i myśmy się tam w dzień nazwał, także nie ma problemu. No to Mareczek może coś powiedzieć, jak nie ma Eli. Pewnie też nie ma. Poszła raz, co zamierz? Kto robi kurwa ten przegłos? Ten kurwa imbecyl czy kto? Ktoś ma przegłos, bo ktoś nagrywa, nie? Ja już chyba jest teraz... Siurka Janysa? A, bo to jest po prostu na głośnikach ma odpalonego Discorda. Dobra, już jestem. Okej. Okay. Tyle razy zamieszczałaś ogłoszenia, Łukasz, montażysty, menadżera, makijażysty. Czemu do tej pory nikogo nie wybrałaś? Bo podejrzewam, że na pewno się kupa ludzi zgłosiła. To znaczy mam różne osoby do współpracy. Co nie zmieni faktu, że będę szukać ciągle następnych. Tak? Masz już kogoś? Mam pytanie do ciebie, Elu. Przemawia Dawid 420. Kiedy pójdziemy do Blanta? Ty, Ela, wiesz, jak robiliśmy tam wtedy grilla na tych skałkach, że tam nie wolno było robić grilla, kurwa? Niesamowita. Kurwa. Słuchajcie, kochani, no tak chciałam się na chwilę połączyć. No dawaj. No masz chwilę, daj ci. No, no Ubera. Ja zaraz spadam i chciałem szybkie pytanie ci zadać, Ela. Go, bardzo kiedy proszę, pójdziemy to... zapalić Blanta? No, na razie nie planuję, nie wiem kim jesteś. No, bardzo proszę, wyciszyli mikrofony, jeśli nie będą zadawać pytania, bo przegłos jest i trzeba go znaleźć. A też pogotowie w tym momencie na telefonie. Nawet nie telefon, ktoś nagrywa w głośnik, to też jest wkurwiające. Jak nagrywacie, to róbcie kurwa z linowego wejścia, a nie jakieś takie kurwa nagrywanie z głośnika, bo jest taka chujnia, jest echo kurwa jak w kościele. Straszno, no. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta. Elu, czy mogę mieć do ciebie pytanie? Cześć, Elu, pytanie? Z kimś się zgrałam. Albo jest przegłos straszny. No proszę. Nie, zapytaliśmy w tym samym czasie. Wow, ale matching. Przeznaczenie, mówię ci. Wyłączcie te mikrofony, proszę. Kurczę, nie mam ani jednego administratora na podium. A Maciuś? A Maciek? Maciek jest. Jakiś wybór. Jest Maciek. Jest Łupoś.
Ela, a propos administratorów, mam pytanie. A jest Maciek, no. Elu, w każdym razie, jeżeli mogłabyś się odnieść, ja mam pytanie o plany na odcinki, które chciałabyś zrealizować i wypuścić na kanał YouTube. I mam też pytanie, kiedy możemy się spodziewać najbliższego filmu od ciebie, ponieważ jakoś dawno nic nam nie wstawiasz na twój YouTube, poza oczywiście live'ami. No... Po prostu policja mi zabrała sprzęt i nie miałam na czym montować filmu. Dobrze, a czy masz jakieś pomysły, co chciałabyś nam pokazać, o czym opowiedzieć? Po prostu krakowska policja, komisariat policji numer 5, ulica Zamojskiej. No i co? Sprzęt. Za 30 tysięcy złotych. Można prosić o niezasłanianie mikrofonu? Oni nawet mi zabrali dyski do komputera, komputery, wszystko mi ukradli, co ja sobie 30 tysięcy złotych przez ostatnie 10 lat. To przyszli sobie. Elu, przerywa cię strasznie. Przerywa cię bardzo. Także policja krakowska, komisariat numer 5 na ulicy ukradł mi sprzęt 22 listopada, 3 komputery, 2 dyski, kamery, aparaty, pendrive, po prostu wszystko. No i nie dałam rady jeszcze do... Chcielibyśmy, abyś może... No, nie mam kogo poprosić, bo nie mam męża, mąż mi nie da. Nie zarobiłam, nie byłam w stanie sobie w ciągu 22 miesięcy zarobić tych 30 tysięcy. Tylko, że słabo... lat, nie? Po prostu zomowcy mnie okradli i dlatego nie ma filmów na kanale. No dobrze, nie, Elu, a... Nie będzie, dopóki sobie nie odkupię sprzętu, no. I mieszkam w... Tak, to mi się nie porozumiało. Tutaj jest dużo filmowców, różnych montażystów, ale nie chcą ze mną współpracować, bo jestem dla nich konkurencją zawodową. Nie ma filmów, bo nie mam sprzętu i nie mam, żeby zrobić te filmy. Nie mam na czym zrobić i nikt ze mną nie chce nagrać. Rozumiem cię, ale mogłabyś się odnieść też do drugiej części mojego pytania, czyli do pomysłów, jakie jakby planujesz w przyszłości, koncepcji, jeżeli już sprzęt odzyskasz. Nie wiem, na razie nie mam żadnych planów. A jak już oddadzą ci w lutym sprzęt, wróci Marysia, by znaczy oni... wybronisz się z tych wszystkich absurdalnych zarzutów. To znaczy... To znaczy w lutym będzie dopiero o tym sprzęcie. Myślę, że zomowcy mi tego sprzętu nie oddadzą przed 2025 rokiem. Aha, bo mówiłaś coś o lutym, dlatego tym się Sasuke. Tak, wydała. Ale oni trzymają nawet 5 lat. Przykro to mi. To są po prostu złodzieje. Krakowska policja okrada obywateli bez powodu. Niepoprawnie politycznie, więc oni mi nie oddadzą tego sprzętu. Ja sobie teraz mam na te komputery, aparaty, kamery, dyski. Pracowałam, odkładałam sobie, kupowałam jedzenie sobie córce. I jednego dnia
jak byłam w areszcie, otworzyłam mieszkanie i wszystko. Zabierz admina Maciusiowi, bo nie wiem, co się dzieje teraz niewłaściwego, bo ciebie nie słychać co chwilę jest. Bardzo cię przerywa. A co ja mam do tego? A nie wiem, co ty możesz tam zegarkę tam w lewo i w prawo, może wycisz, albo co takiego robić. Elu, czy możesz poprawić jakiś mikrofon? Moment, muszę po prostu wejść w ustawienia i muszę włączyć tryb samolotowy, bo jakieś mędy do mnie dzwonią. A, no przepraszam, najmocniej, no. Bo ja się tak bawiłem ludźmi na moich głosówkach, że zmieniałem ich w ustawieniach, że nie ma słychać ich na kanale głosowym. No to tak może pochopnie się tym zasugerowałem. No to czekamy w końcu, żeby jakaś była prawidłowa wypowiedź ze swojej strony, Elu, bo tak to się nie da tego słuchać. Ja umiem słuchać i mnie nic nie przeszkadza. Szukasz problemu na siłę, Marek. Nie, nie szukam. A to jest to utrudnienie pewne. Powinno to działać lepiej, jeśli można, tak? Wiesz, bardzo wiele słówek brakuje. Nie słuchać trzy pierwsze słowa i przerywa. Dzięki. Okay. Słuchajcie, teraz będzie dobrze, bo tak, przeszłam na Wi-Fi, musiałam włączyć tryb samolotowy, bo cały czas dzwonili ludzie na złość. A ja się łączę teraz z telefonu. Słychać mnie? Tak, jest dużo lepiej. Wszystko. No, no, musiałam się wyłączyć, bo dzwonili na złość, żeby mi przerywać połączenie. Musiałam dać tryb samolotowy i Wi-Fi. No, no to co? Proszę, to naszym pani Elu, ja miałabym pytanie. No, ciekawe jakie. Tutaj jest znowu Anetka z Monaru i chciałam się spytać, bo ogólnie chciałam się spytać o dość odległe dzieje, bo ja pierwszy raz o pani osobie usłyszałam z grupy Atomowa Alternatywa i pamiętam, że była tam sprawa dotycząca Kamila Krakowskiego, czy tam Hawajskiego i bardzo dużo pani live'ów wspólnych z nimi nagrywała i później on nagle zniknął. I chciałam się dowiedzieć, czy może pani coś pamięta, co było ku temu powodem, czy coś w tym stylu? Nie, ale wydaje mi się, że nie ma sensu teraz o tym opowiadać, bo to są już jakieś dawne czasy, a teraz są nowe problemy. No dobrze, rozumiem. Po prostu to była taka nierozwikłana zagadka dla mnie. To znaczy... Nie, no... prosta sprawa, że był taki youtuber, twórca internetowy Kamil Krakowski o pseudonimie Hawaj. No i on prowadził taką grupę na Facebooku Atomowa Alternatywa. No i oni mnie bardzo hejtowali, wyśmiewali. I wtedy ja właśnie wyśmiewali mnie, że ja właśnie w social media po prostu reklamuję PiS, tak mniej więcej w 2015 roku. I taką zrobili nagonkę, jest taki straszny hejt na mnie. Nie wiem, słychać mnie? Tak. Taką nagonkę na mnie zaczęli robić, prześladować mnie, dręczyć, że ja się zdenerwowałam, nie? Poszłam kiedyś na mszę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zaczęłam się tam modlić i tak sobie mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić z tymi hejterami, żeby się ode mnie wreszcie odpierdolili? I wtedy nagle taka przyszła myśl, że zacznę nagrywać filmy na YouTube i przemówię. I po prostu w 2017 roku sobie po prostu postanowiłam, że tym skurwysynom przemówię do rozumu, pokażę, że ja nie tylko umiem pisać, że nie tylko umiem robić zdjęcia i w nich występować, ale że też mam dużo do powiedzenia jako mówca.
No, słychać mnie? Tak, słychać panią. No, no. I wtedy właśnie przez tego Kamila Krakowskiego postanowiłam, że... Bo oni taki hejt nagrali na jakiejś tam grupce Facebooka, przypieprzali się do moich postów, wpisów, zdjęć, jakichś tam filmików, że ja stwierdziłam, że ja ich zakoszę, jak przemówię. No i zaczęłam wtedy robić właśnie te daily vlogi, żeby zamknęli ryje, żeby zobaczyli, z kim mają do czynienia, że nie jestem żadnym śmieciem, zerem, że mam coś do powiedzenia, że fajnie się prezentuję przed kamerą, że jestem charyzmatyczna, spontaniczna, mówię mądre rzeczy i wydawało mi się, że ja po prostu wtedy tym hejtem sobie poradzę. No i przez jakiś czas, tam rok, dwa, trzy, nawet były dobre efekty, ale potem się okazało, że to, że wystąpiłam na tym YouTube, to się stało moim po prostu przekleństwem, które mnie doprowadziło do dzisiejszych problemów odebrania córki, blokowania dochodów publicznego, stalkingu, poniżania, robienia ze mnie śmiecia, zera, alkoholiczki, prostytutki, złodziejki, szmaty. No jeszcze wtedy, jak ten Kamil Krakowski się do mnie przyczepił w 2015 roku, to nie byłam żadnym śmieciem ani żadną szmatą. Dopiero się nią stałam, jak zostałam youtuberką. Czyli teraz, jak się zrobiłam popularna, to teraz nagle, po tych 20 latach mojej pracy, okazało się, że jestem śmieciem. No, w przeciągu tych 20 lat wiele razy byłam podziwiana i tak dalej. No i to jest taka historia z tym Kamilem Krakowskim. Od niego się wszystko zaczęło. Elu, jeżeli mogę zadać ci pytanie, tylko proszę, żebyś się odniosła. Mówisz, że, znaczy też tego doświadczamy, oglądając jakby ciebie i twoją twórczość, że ludzie cię hejtują i że chcesz iść pozbyć się z twojego życia. Tymczasem na twoim Discordzie jest pokój hejterów i jakby tam, no jakby ludzie cię po prostu hejtują. I dla mnie to jest takie troszeczkę... No przeciwstawne, no bo mówisz, że ludzie cię hejtują, tutaj na Discordzie pokój hejterów. Czy nie sądzisz po prostu, że nie lepiej byłoby usunąć ten kanał, a razem za tym usunąć osoby wypowiadające się tam? Sądzę, że to by był jakiś procent pozbycia się tych hejterów, tak? No oczyszczenie się chociaż w pewnym stopniu z nich. Nie wiem, co na ten temat uważasz, jakbyś mogła odpowiedzieć. A ja jeszcze się na chwilę wtrącę, bo no, osoby no, na... ale pozwól, że odpowiem tutaj temu chłopakowi na pytanie. Ale to znaczy, nie, ja dawno nie zaglądałam na ten pokój hejterów, ale wszystkich hejterów, którzy na przedpokoju dokuczają, to na bieżąco blokujemy. Tak, tylko mi chodzi, że w ogóle zobacz na to, jaka to jest idea. Chcesz się wyzbyć hejterów, a mimo wszystko... Jest kanał Pokój Hejterów, więc tu coś nie współgra. No ale czego nie rozumiesz? No chodzi o to, żeby wypierdalali do pokoju hejterów, jak chcą po prostu pluć i żeby nie siedzieli w przedpokoju czy w pokoju Eli, tak? Niech wydupczają do pokoju hejterów. Jak już muszą napisać, że jestem kurwą, a ty jesteś sutenerem czy szmaciarzem, to niech sobie tam idą, piszczą, nikt tam nie wchodzi i wszystko gra, nie? Nie rozumiesz? Nie, no ja cię w pełni rozumiem, tylko mówię, jeżeli ludzie już tam wypisują, to żeby ich od razu usuwać, rozumiesz? I wtedy oczyszczasz sobie kanał. No tak, ale jeśli oni piszą w pokoju hejterów mam cię w dupie, a nie w przedpokoju, gdzie ja jestem, no to niech se piszą, no. Co mnie to obchodzi? Siedzą w innym pokoju niż ja. No to dobrze. Jest zrobiony inny pokój, żebym nie musiała w ich towarzystwie przebywać, a no są akceptowani, sobie gdzieś tam siedzą. Tak jak szczury w kanale też siedzą, nie? Aha, ja dobrze, sobie siedzę, ja sobie siedzę w mieszkaniu, szczury sobie siedzą w kanale, zomowcy sobie siedzą na komisariatach, nadludzie, kasta,
urzędniczo-prawnicza sobie siedzi, kurwa, w sądach i w kancelariach adwokackich, a ja sobie siedzę w swoim mieszkaniu. No każdy ma swój pokój. Dobrze, to w takim razie dziękuję za odpowiedź. No, no bo w ten sposób to powinnam pójść jakimś granatem i wysadzić te wszystkie miejsca, które mi nie odpowiadają i tylko zostawić swoje mieszkanie, nie? Ale po prostu te mędy muszą gdzieś siedzieć, nie? Bo oni przynajmniej siedzą w tym pokoju hejterów, to nie idą na inne kanały i po prostu nie pierdolą głupot, bo tracą czas i siedzą u nas, nie? To jest taka pułapka, taka łapka na myszy. I niech tam po prostu siedzą, niech sobie gadają. W ten sposób nie gadają gdzie indziej, a ja potem mogę to wszystko i tak skasować. Dobrze, w takim razie dziękuję za odpowiedź. O, i właśnie wcześniej się chciałam wtrącić, bo na czacie ludzie piszą, że zostali wyrzuceni i Marek też pisał, że zostali wyrzuceni przez Maćka i czy mogliby być dodani z powrotem. To znaczy, ja Maćka bardzo lubię, Maćkowi ufam i jeżeli on kogoś wyrzucił, to miał powód i nikogo z powrotem nie przywrócę. Dobrze, tylko po prostu pytali, czy mogę zapytać, dlatego spytałam, bo Marek właśnie się kurzył, że go wyrzucili i właśnie... Znaczy, powiem Marka tak, ja Marka nie wyrzuciłem, więc... A to ja już nie wiem, on tak napisał po prostu. Tak, widziałem to jakby. Aha, to ja zobaczę, co tam na tym przedpokoju się dzieje. A tak w ścisłości to wrzucone zostały osoby te, które nie powyciszały się. Kiedy to prosiłem, poczekałem dłużej, też były przegłosy i tak dalej. To sobie mogą podnieść łapkę, ale jak wróci z powrotem, to wróci. Niestety było trochę bardzo dużo osób jednocześnie na podium. Też jakby teraz widać, że jest sporo osób, które siedzą. Nie wiadomo, czy chcą zadać jakieś pytanie, czy się odezwać, więc... Słuchajcie, nie, Maciek by nie wyrzucił Marka z podium. Sam Marek wyszedł z podium. Ale jak się dzisiaj czujesz? Co, no i jak powiem, że się źle czuję, to mi przyślą pogotowie, tak? Strach powiedzieć, jak się człowiek czuje, bo jak powiem, że się źle czuję, to przyślą mi policję do domu, nie? To co, mam mówić, mam odpowiadać na takie pytania? No ale jeśli to jest bezpodstawne zgłoszenie, to powinni wtedy ta osoba, która zgłasza, powinna dostać za to karę. Dokładnie. Tutaj laptop polizingowy mówi. Chciałem się zapytać, ile jest teraz na tym podium adminów? No jest kilku. No ja pytam, bo wcześniej byłem od początku na podium i ktoś mnie wyjebał, aż nawet jeszcze nie zdążyłem odezwać. Kto idzie znowu po głos? Dzień dobry Elu, witam wszystkich również. Dobry wieczór Eli. A ja mam taką sprawę do Maćka. Kolego laptop, proszę o wyciszenie mikrofonu, kiedy się nie wypowiadasz. Maciek, coś się nie odzywa. Maciek, jesteś? Cały czas rozmawiam. Maciek, wypierdalaj z tego serwera po prostu, nie podoba mi się twój głos. Maciek, Maćku. Elu, a ja mam do ciebie takie pytanie. Znasz takiego youtubera Szalony Reporter? Nie. Bo wiesz co, on jest też z Krakowa i teraz ma taki swój podcast, założył nowy, bo prowadził kiedyś z kimś innym i szuka właśnie youtuberów z Krakowa do współpracy. Ty się umiesz ładnie wypowiadać na różne tematy, więc może jak już się skończą te problemy, może byś pomyślała o takiej współpracy. Ale jak on się nazywa? Szalony Reporter, a teraz ten nowy kanał nazywa się chyba Szalony Podcast. Aha,
Ela, ja też jestem szalona. Ja myślę, że to jest super pomysł, Elu. Ale jak się z nim skontaktować? Myślę, że może przez Instagrama. On tam, wiem, że w tym pierwszym nowym filmie, który na tym kanale nagrywał, mówił właśnie, że szuka youtuberów do współpracy. No, a ty też jesteś z Krakowa, więc... Ela. Czyli on się nazywa Szalony Reporter. Albo jak? Dobra, cicho już. Szalony Reporter albo Szalony Podcast. Ten nowy kanał, który założył, jest Szalony Podcast. Jesteś szalona. Jak on się nazywa? Nie wiadomo. Nazwiska, to powiem ci, że nie wiem. No ale dobra, sprawdzę na Instagramie. Dobra, to no to... To poproś go, żeby się do mnie odezwał tam SMS-em czy coś. Ja spróbuję go jakoś namierzyć. Napiszę do niego, ale nie sądzę, że takim zwykłym ludziom szarym jak ja może odpisywać. Marku, sprawdź wiadomości prywatne. Witam wszystkich. Dobry wieczór. Witam, ale chyba mnie nie słychać do cholery. Słychać. Ja mam takie pytanie. Halo? Ja mam pytanie. Czy ja mogę się zapytać, wypowiedzieć w pewnej... Nie możesz. To jest bardzo ważne, ponieważ wiem, że Psychotrop w tym momencie robi restream, więc chciałam się zapytać, albo prosić go bardziej, o to, żeby dał jakiekolwiek dowody na temat tych rzeczy, które mi zarzucił w swoim poście. Więc chciałam po prostu dowody, jakiekolwiek papiery, teczki, że ja mam jakieś oskarżenia, sprawy, nękanie psa i tak dalej. Po prostu czekam na dowody. Jesteś Słoneczko, tak? Tak, to ja. Mhm. Tak, bo dzisiaj Psychotrop zaczął umieszczać posty na różnych grupach u siebie na serwerze, że mianowicie już zaraz wam przytoczę. No ale teraz poczułaś się tam zdyskryminowana i osaczona przez niego, no to teraz szukasz pomocy wśród tych osób, których wcześniej no, naśmiewałaś się z nich, niszczyłaś się? Nie, naśmiewałam się z nikogo, absolutnie. Jakby nigdy nie było to moją intencją. Po prostu chciałabym, żeby Psychotrop dał dowód, papier na to, że nakłaniam ludzi do samobójstwa, że znęcam się nad psem, że byłam prostytutką na portalach i że jestem zadłużona za narkotyki. A byłaś? Niech Psychotrop da dowód. Cokolwiek. Ja czekam po prostu. Dobrze, po prostu, żeby Psychotrop dał na ten temat jakikolwiek... Podjmijmy to Liga Wina, nie Słoneczka z Kozborowa, więc... Właśnie, skupmy się na Eli. To jest jednak podium Eli, tak? Elu, czy mogę mieć sobie pytania? Ale ktoś ją usunął? No Maciek ją usunął. No Maciek ją usunął, jak wszystkich. Czemu ją usunąłeś, Maćku? Przecież ja chciałam posłuchać, co ona ma do powiedzenia. Okej. Powrotem. Dlaczego ona się powtarzała w kółko, jakby? Przecież ona nie obrażała tutaj nikogo, nie? Akurat w sumie w naszym interesie jest, jak ktoś krytykuje. Jak, w jaki sposób ją usunąłeś? To przywróć ją teraz. Nie, ona tylko zrobiła z tego. Może wejść i kliknąć z powrotem łapką. W naszym interesie jest każda osoba, która krytykuje Psychotropa, to... Tylko, że panie Elu, ta osoba jest z grupy, która robi dokładnie to samo co Psychotrop, tylko że innym ludziom i to niekoniecznie sławnym, tak jak pani, i niszczy ludziom życie w tej grupie, więc... No ale ona padła ofiarą znowu z tej grupy, no także można jej pomóc, nie można. Jebać Psychotrop. Ale dobra, no to dobrze, no to już tam zapytała, ale żeby nie wyrzucać jej z głosówki, tylko niech najwyżej... Nie będzie na polu, dobra? A Maciek, czemu ty się w ogóle nie odzywasz? Ja? Ty Maciek, żyjesz? Jesteś tu? No mnie słychać, czy mnie nie słychać, bo nie wiem. Słychać się dobrze, Maciek. Ja mam takie pytanie do pani Eli. Mogę zadać pytanie? Czy nie mogę, bo próbuję to. Ja mam pytanie, czy pani Ela
przyjęłaby ode mnie paczkę z ubraniami, z jakimiś słodyczami z Niemiec, czy mogłabym coś takiego wysłać, czy raczej obraziłaby się mnie? Troszkę źle słychać, no nie wiem, możesz coś wysłać. No ja bym bardzo chętnie jakąś pani niespodziankę zrobiła. I nie wiem, no niektóre używane, ciuchy pani ma taki malutki rozmiar i ja pociążę trochę przytyłam. I naprawdę fajne ciuszki mi zalegałem i chciałabym się z nimi podzielić, a nie chcę po prostu tutaj wyrzucać do kontenerów. Naprawdę ładne ubrania, nawet markowe, tak? I jak byłoby to okej dla pani, mogłabym to wysłać? No może tak, jasne. No to się cieszę. I ja bym chciała jeszcze powiedzieć, żeby się pani nie przejmowała tą hołotą, co pani cały czas ubliża. Ja cały czas panią bronię na tych kłusówkach i tyle. A ty znasz mój adres? No, jest oficjalny adres, bo pani mieszka tam, gdzie ma pani swoją działalność zarejestrowaną, nie? Tak, tak, no. Ulica Ceglarska, 25 przez 11, 3362, Kraków. A jak się na Marysi wrzuciła, to też można? No tak, jasne. No, to ja bym chciała coś dla Marysi, dla pani jakąś małą niespodziankę, żeby taki gorzki czas wam osłodzić. Może się przyda coś sobie w czymś tam wystąpię na live, czemu nie? 20 osób ogląda na restreamie na YouTube. No, ja mówię, to co takie, mam fajne ciuszki, bo mówię, przytyło, nie dużo przytyło mi się, ale no już nie pasuje w XS, nie? A pani ma XS, bodajże rozmiar, także no, chętnie się podzielę. Coś dla Marysi bym chętnie, jakieś, nie wiem. No i znaczy ja mam taką raczej M-kę, ale może się wcisnę tam w coś, bo ostatnio to w ogóle nie istnieje. Jestem, nie, no, chciałam, bo miałam jakieś... Myślałam, że 36, 38, tak bardzo bym szacowała. No. Tak, to ja mam taki rozmiar. No to, a napisz do mnie na Messengerze albo SMS-a, co się umówimy, dobrze? No dobrze, ja bym do pani nawet na tryb mogła zadzwonić, albo... Nie, ale nie jest pani... na ty. No dobra, no tak zrobimy. A no ty jesteś gdzieś tutaj z okolic Krakowa? Nie bardzo. Nie, jest, ja mieszkam w Niemczech, ale ja mówię, ja mam takie fajne ubrania i dużo rzeczy, które mi się nie przydadzą. Myślę, pani by się mogła cieszyć, pani mogła przyszedać, No, tylko że ja też już się gubię w tych wszystkich rzeczach, bo mam za dużo, ale dobra, ja może się kiedyś zacznie. Chciałam do pani napisać, to było 2 lata temu, żeby Marysi takie kosmetyki wysłać, nie? Ale mówisz, że ona już... wiesz? No, przepraszam. No dobra, Ela, to tak zrobimy, ja ci coś fajnego wyślę, no. To co mówię, mam, to co ci się nie spodoba, wyrzucisz po prostu i no tak zrobimy, nie? Nie, no dobrze, przyda się, bo ja nawet teraz tak kombinuję, żeby sobie występować w różnych ubraniach, a potem sprzedaję je widzom, więc wiesz. No ja to znam jakoś... właśnie, bo ja też byłam artystką swego czasu, także nie na jakiejś tam dużej scenie, ale ja to znam, że lubię sobie kombinować, nie? No, także... Bo ja od pewnego czasu ciągle chodzę w tych samych ubraniach już na tych live'ach. No to ja bardzo... Ja wiem, ja chciałam na priv napisać to, ale no, nie idzie, no pani ma dużo... Ty masz dużo wiadomości, tego nie widzisz po prostu. No tak. No. Mówię, jakoś się przebić chcę. No to mówię, to co mam, to tam wyślę i... A jaki ty masz ten Messenger? Czy ja Messengera, no nie wiem, czy mogę podać, bo żebyś nie udostępniła tutaj, wiesz? Bo ja Nie mówię, mam dwoje małych dzieci, ja bym nie chciała być tutaj na oficjalną osobą. Nie, tutaj nie mów, ale czy byś mogła dzwonić czy coś, to podaj mi jakieś, nie wiem, czy ostatnie cyfry numeru, czy coś? 777. Trzy siódemki, tak? Tak, na samym końcu są trzy siódemki. Aha, no to słuchaj, to napisz mi SMS-a i jak będą trzy siódemki, a jak masz na imię? Nicole. No, to ja wtedy ci odpiszę, bo będę wiedzieć, że to od ciebie. O, moja imienniczka. Wiesz co, Elu, zrobimy ale tak. Ale to jakiś tam kierunkowy z Niemiec, czy coś? Tak, kierunkowy z Niemiec. Zanim ci to wyślę, zrobię ci zdjęcia i mi powiesz, aha, tego nie chcę, a to chcę, to wtedy będziesz wiedziała mniej więcej, wiesz co chodzi. Czasem naprawdę niektóre... Ale napisz mi SMS-a na ten numer z te trzy siódemki. Masz WhatsApp? Ajajaj, przepraszam. Tak, można. Ja bym też jakieś ciuszki ci, Elu, wysłała. Czekajcie, bo ktoś ten, jakiś... Już sekundę. Dzień dobry. To do mnie? Aha, dobrze, bo jestem już Berką, to widzowie mi chyba zamawiają. Dobrze, dziękuję uprzejmie. No, pozdrawiam. Słuchajcie, widzowie nie widzę. Ja teraz przyjdę, Lidia. Skrzydełko! Ela? Tu jesteś, ciekawa.
Elu wielką fanką i chciałam pozdrowić mojego brata, który jest również tutaj na podium. Dziękuję. Dobrze, pozdrawiamy serdecznie. Ela, ja mam takie pytanie. No. Masz WhatsApp? Mam. No to zrobimy tak. Słuchaj, jakbyś mogła, wyślij mi, ja jestem Betty, nie? Twój numer telefonu. I ja ci wyślę prywatną wiadomość jutro, jak wstanę, bo teraz dzieci mi śpią. Znaczy, córka mi nie śpi, ale synek mi śpi, nie będę już hałasować. I jutro bym ci porobiła zdjęcia i mówię, i bardzo chętnie ci prezentuję. No wypisz sobie mój numer telefonu, ja ci podam teraz. Poczekaj, to ja muszę chwilę wstać od komputera. Ktoś mi zamówił, słuchajcie, jakiś alkohol. To widzowie, żebym się upiła i żeby znowu do mnie wzywać pogotowie. Co dokładnie dostałaś, Elu? Dobra. Właśnie jestem. Nie wiem, jeszcze nie patrzyłam. Jestem. Dostałam. Co ja dostałam? No dostałam jakieś napoje tutaj od moich widzów. Dziękuję bardzo. A może by ktoś pizzę mi przysłał? A po skrzydełka z kurczaczka. A jaką pizzę byś chciała? Nie wiem, coś do zjedzenia. Głodna jestem. Może pierogi ruskie bym zjadła. Elu, podasz mi ten numer? 500... to jest tak, plus 48, to jest chyba Polska, nie? Mhm. I potem tak, 501. 501. Mhm. 926. 721. 721. I Elu, proszę cię, nie dawaj tego numeru nikomu. Wiesz, o co chodzi. Ja teraz ci napiszę wiadomość. Dobrze. Na WhatsAppie, nie? Bo mówię, dobra. Bo dzieci i wiesz, są ci ludzie nie. Nie, no wiem. Ja dobra. Dobra, ja ci zaraz piszę wiadomość. Fajnie. I najwyżej później mi odpiszesz, czy dostałaś, czy nie dostałaś, dobra? Dobrze, ale ja to teraz... ale to potem albo jutro, wiesz, bo teraz jestem na głosówce, potem pójdę spać, ja wiesz? No dobra, tylko ci wyślę wiadomość. Jutro ci odpiszę. Na spokojnie, nie stresuj się i mówię, nie da się spierdolić tym hejterom, wiesz, o co chodzi. Nikt nie ma prawa cię nie wpuszczać. Okej? No dobrze, no to dziękuję, bo dużo osób teraz czeka, żeby porozmawiać z tobą, dajmy im głos. Ja spuszczam teraz, idę do córki, się nią zająć no. I ten. I tutaj. Dobrze, to pozdrawiam, życzę miłego wieczoru. No ja cię pozdrawiam. Co jest, dziewczyno? Słuchajcie, kochani. Ja mam, Ela, do ciebie pytanie odnośnie psychotropa. Czy ty zamierzasz coś zrobić z tym, że on wyrzucił wszystkie twoje zdjęcia na widok publiczny i te filmy? Tak. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że ja czekam do końca tygodnia na jakieś dowody, które rzekomo ma. A później będzie już inaczej to załatwione. Po prostu. A jak to załatwisz, Maciej? To znaczy, ja mam dwóch prawników, takich fajnych, w tej chwili. Którzy mi pomagają i są za takie symboliczne pieniądze mi pomagają. Że nie, prawda, nie płacą dużo, nie? Mhm. Naprawdę, to jak... jesteś pokrzywdzona w tej sytuacji, to jak najbardziej to, możesz coś tam zrobić. Tak, absolutnie, to znaczy tak, będzie, jest już skarga w stosunku do psychotropa, na policję i do prokuratury, w stosunku do jego przestępstw i jest już skarga z powództwa cywilnego, odszkodowanie za te zdjęcia. Dobrze. I za nękanie z powództwa cywilnego. Mają stalking, bo załóż sprawę, bo to jest typowy stalking. Musisz, Ela, doprowadzić to do końca, bo tak samo jak ja jestem w tej sytuacji, ponieważ to zwyczajne pomówienia, po prostu żadna z tych rzeczy, które on wypisał w poście, nie jest prawdą. Ja jestem w stanie to udowodnić, jak najbardziej. On nie jest w stanie udowodnić mi nic. Absolutnie nic nie jest w stanie mi udowodnić w tym momencie. Do końca tygodnia czekam na jakikolwiek dowód, na którąś z tych rzeczy, które on wypisał w poście. Jeśli do końca tygodnia nie będzie... No ale to...
Ale to już tam rozmawiaj, wiesz, we własnym zakresie, bo tak, teraz ale jeśli mogę. Żebyś ty też nie zostawiała na pewno, bo. To wrócimy do takich spraw tutaj związanych z bieżąco z moim serwerem, dobrze? Dobra, a mogę jeszcze poprosić cię o to, żebyś odbanowała jedną osobę? A kogo? Serek. A ty jesteś Słoneczko, tak? Tak. Ale to ty masz... Ja nie przychodzę tutaj się wykłócać, czy wyzywać, czy coś. Ale dzisiaj tak mówisz rozsądnie, a kiedyś jakiś tam źle się czułaś, czy coś takiego i tam działa. Tak, działa. Ale to, że masz jakieś momenty, że tak bardziej rozsądnie się wypowiadasz i mniej? No tak, właśnie tak. Rozumiem. No, ale wiesz co, to znaczy powiem szczerze, że no, muszę to przemyśleć wszystko, bo ale dobra, znaczy, no to już mówię, no to żebyś odpanowała Serek i bo ona też chciałaby coś powiedzieć. A bo Serek do mnie chyba dzwoni ostatnio, bo ona ma tam kilka kotów, nie? Tak, tak. No, to ja z nią się nawet łączyłam na kamerce. O, no widzisz. No to jakbyś mogła ją odbanować, to bym ci bardzo wdzięczna była. Ale to co, nagle nas połączył wspólny wróg, tak? No właśnie zawsze tak jest, że wróg najbardziej łączy, nie? Że tak mnie nie lubiłyście, a teraz mamy wspólnego wroga. No tak wyszło. Ale jakby tak nie wyszło, to byście mi dalej dokuczały. Nie, nie. No właśnie, może... nie, ale to już jest inna historia. Dobra. Dobrze, nie, ja jestem otwarta na różne kompromisy, dobra. Czyli on panuje się. Tak, tak. A ona się nazywa Serek? Mhm. Ale ona już była odbanowywana i znowu dostała tak, bana. Ale Mruk jeszcze, jak tutaj był, ją zablokował, bo oni mieli jakieś tam niesnaski swoje prywatne i on z tego powodu ją tam blokował, więc znaczy banował. Ale Serek do mnie cały czas dzwoni, pokazuje mi swoje koty i zaprasza mnie do Irlandii. Ona no mieszka w Irlandii? Tak. Ona mieszka w Irlandii? Mhm. No i zaprasza mnie cały czas, nawet ostatnio mówiła, żeby już chciała, żebym pojechała do niej. Tylko, że ja nie mogę. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj są na podium i którzy słuchają tego, jak tutaj rozmawiamy sobie i to tyle. A to fajnie, bo jakbyś psychotropa pozdrawiała, to byś dostała bana. Tak, psychotrop teraz robi restream u siebie na kanale. Niech sobie robi. Słuchajcie, ale na YouTube? Nie. Wiesz, ta osoba ogląda teraz na YouTubie, tak. A na YouTube, no tak, bo on teraz wybija się na tobie. Słuchaj, gdyby nie ty, on by był zero content, by dalej był no name. Minie 10 lat i do niego dotrze, co on spierdolił w ogóle. No ale dotrze do niego już niedługo, tak naprawdę. Naprawdę, nie wierzę, że... Ja o typie nawet nie słyszałem, jeśli chodzi o to i nagle... Ja mówiłem Markowi, niech daje namiar do niego i śmadamy. Ale Marek też przecież miał z nim jakby ten live, którym dostał w mordę. Przez ja mówiłem się do Marka, daj pineskę do niego, to będzie śmiesznie. No przecież on wie, gdzie on mieszka. Nie wie. To zaraz mu też zamówię pizzę, policję, straż pożarną, wojsko. Hotrop zarabia tyle na tych fejkowych donatach, że wynajął sobie klatkę dla chomików. Bardzo fajne, małe mieszkanko. Niektórzy lubią mieszkać w małych mieszkaniach, na przykład ja. Niech się przyzwyczaja. Niech się przyzwyczaja do małej. Słuchajcie, no ale psychotrop klatki. Zarabia 20 tysięcy z fejkowych donatów, co stream, więc to też trzeba będzie zweryfikować. Też będzie weryfikowane na pewno. A życie to skarbówka się na pewno tym zajmie. Ale ja uważam, że Marek powinien podać ten adres tego psychotropa. Ja mu mówiłem dzisiaj to, Ela. Ale żeby... Marek powiedział, że on go lubi nawet. To znaczy ten adres na pewno będzie niedługo dostępny.
żeby można było zgłosić tego psychotropa, nie? Mhm. Marek propsował psychotropa dzisiaj. U ciebie na tym. Co robił? Mówił, że nie, ja go szanuję. Propsował, dawał mu propsy. Ja go lubię, szanuję go za to, co on robi. Ale co to znaczy propsował? Nie mówił w ten sposób, mówił, że go pochlebnie mówił o nim. Dokładnie. No bo Marek... jest misiem Marek... o bardzo małym. A czy nie było tak, że psychotrop go pobił, czy coś? To znaczy nie, nawet Marek nie było tak. Jest... Łatwo wierzyć. Marek ma naturę kolaboranta. O, dobre. Że on... trochę chorągiewka chyba. Poznajesz o. go, ma jakieś korzyści, przyjaźnisz się z nim, a potem się pojawia druga osoba, która jest twoim wrogiem i ma więcej do zaoferowania i on idzie wtedy do twojego wroga. Potem jak wróg... Halo. Czysto teoretycznie on okazuje się, że jakiś niebezpieczny, no to wraca do ciebie i tak w kółko. Kolaborant. Został na psychotrupa i ty chcesz mu po to wybaczyć tak szczerze? Ty, słoneczko, ale słuchaj, no. Bo to trochę nie jest hipokryzja, no bo ty też ludzi dojeżdżałeś w internecie. Ale słuchaj. Sfingowałaś ja... niby, że ja komuś chuja wysyłałem, to ty sfingowałaś, ja wiem o tym. Nie jest ze mnie zdjęcie przecież. No ale to ty to zrobiłeś to zdjęcie, bo ja tym wiem, bo ludzie mi pisali. I tak ale samo, skąd wiesz, ale kto ci powiedział? No nieważne, ja się, ale kto wie? Ja słuchaj, no to byś się miejsce przystała. Nie wyszło ode mnie. Ale ludzie słuchają. A pan dowód? Ale czekaj, no słoneczko. Ale słoneczko, daj powiedzieć Janysowi, no. Też planowałeś, ja tu też kurwa nie chcę ci dojeżdżać, bo ja też nie uważam, że psychotrop robi dobrze. Ale to jest taka trochę hipokryzja, że trochę dojeżdżałeś tak, w internecie, chciałeś ludzi dojeżdżać, a teraz kurwa przychodzisz tutaj do Eli i widzę, że taka skruszona jesteś strasznie, a kiedyś byłeś taka, no. Nie, a może jesteś zakamuflowanym agentem psychotropa cały czas. Tak. Tak, na pewno. Bardziej chodzi o to, że jakby każdy jest hipokrytą w jakimś stopniu. Nie, ty jesteś. Ale ja tu chodzi powiedzieć, że mam nadzieję, że dostałeś nauczkę teraz i będziesz inaczej ludzi po tym wszystkim. Ale czekaj, Janes. Ale pomyśl logicznie. Bardzo często się tak zdarza, że moi hejterzy. Bo ja tkwię w tym 20 lat, a ty najwyżej rok, nie? No. Więc bardzo często się zdarza, że moi hejterzy, jedni i drudzy skaczą sobie do gardeł, bo jedni drugich atakują, są zazdrośni, że jedni mnie hejtują, drudzy mnie hejtują. I ja na tym korzystam wtedy, więc jeżeli ktoś, kto był kiedyś moim hejterem, został zaatakowany przez innego mojego hejtera, to jest tylko dla mnie korzyść, jak on chce wrócić na do mnie, nie? Więc ja przyjmuję. Jak taka matka Polka na swoją pierś, przyjmuję wszystkich marnotrawnych hejterów, bo to jest w moim interesie, żeby oni się gryźli nawzajem, no i wtedy dużo osób wraca, no. Więc jeżeli ona się... Możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie, które ci wcześniej Jeżeli ona się czuje poszkodowana przez psychotropa, a psychotrop też mnie gnoi, no to mamy wspólny front, nie? I w tym momencie liczy się to, co jest tutaj, teraz i dzisiaj, a nie to, co było wczoraj. No tak, ja tylko chciałem powiedzieć... Dzisiaj chodzi o to... No. Żeby rozpierdolić psychotropa, no to jak ona chce się dołączyć do walki, no to fajnie chyba, nie? No fajnie, tylko że ja tylko chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że się czegoś nauczy, no. I się zmieni. To no, chciałem, żeby mogło być. Każdy się zmienia. Każdy ale Marek też był hejterem, ty też byłeś hejterem, Mruk był hejterem, no kurwa, kto nie był hejterem? Kurwa, ja pierdolę. Ty, Janys, też jesteś hipokrytą i tutaj, no, jakby przyganiał kocie ogarnkowi. Przepraszam dla wszystkich, co streama oglądają. Jebać psychotropa. Ale fajne wyjaśnienie odnośnie tego, dlaczego ja pojechałem do psychotropa, bo oczekiwałem rozgłosu, sławy,
i jakieś pieniądze. A gówno prawda, wystarczyło mnie nie poniżać, nie denerwować. Ale odjebałeś maniany, nieważne co, po co jechałeś. To wyszło jest ważne. Jakby nie można dawać temu człowiekowi też żadnej jakby atencji, bo to... Tak. To się z tym wzięło, że ja byłem tak bardzo wkurzony że... pewnego dnia i się cieszyłem, że do niego pojadę. Naprawdę to była głosówka z moim udziałem. Być może nawet ta grana była. Psychotrop to jest na tyle śmieszny człowiek, że on teraz zgrywa takiego dobrego człowieka. Oczywiście. Słuchajcie, jak on dostał 20 tysięcy na streamie kasy, to się zesrał prawie. Ale to jest nieprawda. To są fake donaty. Ja wiem, sam sobie kręć. To są fake donaty. To są fake donaty. Albo... No, ale tak. No. Fake donaty raczej to nie, są. No jest jeszcze inna teoria, ale... Z konta na konto jego... Słuchajcie, dostałam paczuszkę. Najpierw dostałam kilka desperadosików, a teraz dostałam... Słuchać mnie? Jacyś moi kochani widzowie mi przysłali jedzonko, ale to na głosówkach nigdy tak nie było. Ty niedługo ich serwę będziesz chodzić, ale... Kochani. Dostałam frytki i nuggetsy. Boże, mogę mieć do ciebie pytanie? No to zjedz sobie, Elu. Zjedz sobie, przecież cały dzień nic nie jadłaś. Smacznego, Elu. Smacznego. Chcą cię do piekła wsadzić, dlatego tuczą cię. Elu, czy dla ciebie teraz walka z psychotropem jest ważniejsza niż walka o Marysię? Nie rozumiem numerów, to nie jest waga. Nie zaczęła tego tematu. Poczekajcie, ja tylko chciałam podziękować. Chciałam tylko podziękować, no bo wypada mi podziękować. Dostałam nuggetsy z frytkami i dwie paczuszki, co? Dwa razy po dwa desperadoski. Także dziękuję bardzo, jesteście kochani, dziękuję. Jakie pytanie to zadam? Dziękuję, mono myślisz, chłopaku. Chyba chłopaku. To znaczy nie ja. Ale nie musisz się tłumaczyć, przecież to wiadomo o co chodzi. Słuchajcie, ja... Chodzi o to, żeby burza była. Ja chciałam ogłosić jakby coś takiego, że z dniem dzisiejszym przechodzę do działań, no bo tak, przez te dwa miesiące nagłaśniałam po prostu wszystko na tych live'ach. Ale no niekoniecznie to jest dobre, bo tak, niewiele to daje, te instytucje mnie gnębią, że ja to wszystko nagłaśniam, no więc teraz przejdę na system taki wysyłania maili do różnych instytucji, służb, instytucji, urzędów, organów ścigania, sądów, i maile i pisma, nie? Mniej w internecie... To by wiesz, to by poszło. Ale daj mi powiedzieć po prostu, nie? Bo ja już teraz nie wiem, co chciałam powiedzieć. Pisma piszesz. Po prostu chciałam coś powiedzieć i zapomniałam co. Pisma piszesz do instytucji, to mówiłeś. Oj, Marek. No Ela, kontynuuj. Nie dam rady tak mówić. Mówiłaś, że pisma do instytucji pisze. Jak sobie robię live'a, czy tam nagrywam daily vlog, to przynajmniej mogę skończyć tą myśl do końca, no. Ja to szybko zapominam, więc na spokojnie. Jedziesz, no. Do instytucji piszesz, tak powiedziałaś. No bo chodzi o to, że po prostu, no nie wiem, no nie mogę sobie przypomnieć, co chciałam powiedzieć. No tak się nie da, no jak ludzie tak wchodzą w słowo, to się nie da nic powiedzieć mądrego. Mówiłeś, że przechodzisz na drogę prawną, że piszesz do nich papiery teraz. Na przykład Adolf Hitler, jak przemawiał, to mu nikt nie przeszkadzał, nie? No moi nauczyciele od matmy też, bo wszyscy się jej bali. Kurwa, i sobie tam szczekał do tego mikrofonu, no i co chciał powiedzieć, to powiedział, nie? Tak, Adolf Hitler też się zawsze hejterów ze swojego życia pozbywał. Czy tam Mussolini, Stalin i inni, ale dobra, słuchajcie, no więc tak jak, dobra, już sobie przypomniałam. Więc, teraz, to znaczy tak, na dzień dzisiejszy ogłaszam coś takiego, że nie będę w ogóle na temat psychotrupa się już więcej wypowiadać publicznie,
Bo to, co chciałam o nim powiedzieć, to już powiedziałam, nie mam nic więcej do powiedzenia. Chciałam oświadczenia, jakieś tam maile na gdzieś tam w social media, nie mam nic więcej do powiedzenia. Mogę tylko powiedzieć na koniec i na live to powiem i tam będę wspominać, że przechodzę do... Bo ja mu proponowałam porozumienie, ale on nie był zainteresowany. Ja mu zaproponowałam, żeby po prostu napisał mi oświadczeniu, że mnie prowokował w czasie tej rozmowy, że nie odnosił wrażenia, żebym dziecku zagrażała i że po prostu niepotrzebnie mnie sprowokował, że tam żałuję, no i szkoda, że taka sytuacja zaistniała. I go po prostu poprosiłam, żeby mi takie oświadczenie napisał i że ja w zamian za to odstąpię od wszelkich jakichś skarg i krytykowania go. I na policję, do prokuratury, do sądu i krytykowania go publicznego. No i to była moja propozycja niecały tydzień temu. A psychotrop mi odpisał publicznie, że owszem, on może pójść na ten układ, na to porozumienie, pod warunkiem, że ja oczywiście odstąpię od tych wszystkich zastrzeżeń wobec niego, ale jeszcze sobie wymyślił dodatkowe warunki, mianowicie, że ja usunę serwer mój na Discordzie. A czemu miałabyś to robić? Że ja usunę mój kanał na YouTube, który budowałam ostatnie 10 lat i mało tego, i że jeszcze mam usunąć wszystkie swoje profile w social media. Chyba zwariował. Facebook. No, bo teraz nie rozumiem za bardzo jego podejścia. No i tak, tak. No i on, czyli Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord. No i ogólnie mam zniknąć z internetu, to on wtedy mi da spokój. No to no niestety nie mogłam się zgodzić na te warunki. To jest wykluczone, także już nie odpowiadałam, nie negocjowałam, tylko po prostu przystąpiłam do tych wszystkich zgłoszeń na policję, do prokuratury, do sądu i tak dalej. No i tyle, nie? Bo równie dobrze on mógłby poprosić, mógłby poprosić o kluczyki do mojego samochodu, o klucze do mojego mieszkania, a może by nawet jeszcze chciał pieniędzy nawet od jakiegoś haraczu, nie? To, ale przecież, to jest bez sensu, nie? Ale czy pani nie rozumie, że tutaj o to nie chodzi? W sądzie nie ma sprawy na temat tego, że pani coś nieodpowiedniego powiedziała, tylko że pani notorycznie znieważała swoją córkę publicznie i mówiła takie złe rzeczy o niej, po prostu. Że oddałaby pani ją, czy coś takiego. Że nie chce pani mieć dziecka takiego. O to i co to jest powód, żeby dziecko odebrać komuś, uważasz? Ale słuchajcie, ale można coś takiego mówić? Ale to mówią ludzie, którzy nie mają... Ty, ale słowa są słowami, no daj spokój. To przed sądem. Tak samo jakby komuś powiedzieć, przesadzone słowa też są słowami. Przesadzone słowa są nadal tylko słowami. No tak, ranienie swojego dziecka publicznie przy tysiącach widzów, to jest super. Stary. Naprawdę, wiesz jak dziecko się czuje przy czym, po czymś takim? Masz dzieci? Masz dzieci? Jest... Mam, nie chcę mieć. A nie... No właśnie, a ja mam i chcę mieć jeszcze, no i co? Co ty wiesz no o takim życiu? No i mówisz tak o swoich... No. Słuchajcie... Co mówisz o swoim? Ja też mam coś do powiedzenia. Bo to jest jedyna okazja, kiedy mogę się spotkać z Elą na rozmowę jakiejś. No i mam takie pytanie, no to dlaczego Ela mnie pomawiałaś na tych swoich głosówkach, czy nawet na swoich live'ach, ja że w niewłaściwy sposób zabawiałem się z twoją córką i teraz dzięki temu twoim głupim opowiadankom ludzie traktują mnie w taki sposób, że... Oj, Marek. Traktują mnie jak właśnie jakiegoś zboczeńca, że molestowałem. Dymy. No i, a tego to jest łatwo się nie będzie można pozbyć, ludzie będą to rozgłaszać jeden drugiemu. Życie mi zniszczysz takimi rzeczami. Ona wczoraj mówiła. Nie, że to nie jest zasada. Winny się tłumaczy. Winny się tłumaczy i jeśli Marek będzie jeszcze mówił, to mógł opowiadać o takich rzeczach. Marek, mówi do końca, bo będą chciały przerwy, okej? Okay? Marek, skończ sobie wypowiedź. Żeby ona, tak, bo chodzi o to, żeby ona uratować sytuację w moim przypadku, no to teraz będzie nagłaśniała to, że nie było takiego czegoś i nie miało miejsca. A Borek po prostu przerwi, wiesz. Ale Maciek, weź po prostu nie pouczaj Marka. No nie pouczaj Marka. Ela, nawet nie wiesz, co Maciek, mi dlaczego pouczaj Marka?
Przecież nie ja teraz Marka. Będę się bał na każdym kroku, czy ktoś mi kurwa nie podrażnie gardła właśnie za takie coś, że... Pierdolę. Maciek wypierdolę. Bo mam realne pogróżki, nawet teraz na tym nowym moim koncie, które teraz posiadam na tym Discordzie. Dobra, fajnie, mogę odpowiedzieć na dobra, to? Dobra, teraz tak, ja już nie będę ci wchodził w zdanie, bo już jestem naprawdę zdenerwowany. A tobie się nie pomyliło, bo może Wenmerka mówiła, że molestowałeś jej dziecko, bo ja sobie nie przypominam, żebym kiedykolwiek mówiła, że molestowałeś Marysię, więc może ci się jakaś inna baba, z którą spałeś, ci się pomyliła, bo nie było takiej sytuacji, to jest jakieś nieporozumienie. Wręcz przeciwnie, Ela mówiła, że nikt kiedy nie molestował ja mówiłam, kiedy ja ci coś zarzucałam, jeśli chodzi o kontakt z moją córką? Bo, no sorry, nie wiem, kurde, ale nie mówiłaś, że kąpałem się z nią? Powiedziałeś, że kąpałem się z nią. Ale Marku, tak to, Ela cię tak broniła, to też to mówili. Ela cię broniła cały czas. Broniła to ładnie. No, broni się, tylko winny się broni, a nie. Ale gdzie się niby kąpałeś z moim dzieckiem? Aż mówiłaś, są głosówki, są nagrania i są live'y, jak opowiadałaś na mój temat. W taki niewłaściwy sposób, że to już... Ja, bzdura, kłamstwo, nieprawda... kłamiesz? Po co tak w ogóle mówisz? Nigdy nic takiego nie było. To wszystko nagrywane, Marek. Cały tydzień się wybielała. Ale nie denerwuj się niepotrzebnie, bo to jest tylko po to, żeby cię zirytować. Nigdy ci nic takiego nie zarzucałam. Dlaczego tak mówisz? Miałem dwa tygodnie i wydaje mi się, że w dalszym ciągu nie zatęskniłaś za moją obecnością ani kontaktem ze mną telefonicznym, jakimkolwiek. No, może, to... A to, że ja molestowałam twojego ojca? Albo twojego brata, słuchaj. Nie, to jest w ogóle jakiś kosmos. O co tutaj w ogóle kurwa chodzi? No bo narobiłeś bałaganu i teraz nie potrafisz tego posprzątać, a mi krzywda będzie realnie się wyrzucała. Że ja niby ci zarzucałam molestowanie mojej córki? Ludzie to tak zinterpretowali, nieważne w jaki sposób to powiedziałaś. Bo ty nie panujesz na tym, co mówisz. Po co mówisz takie debilne rzeczy? Dobra. Dobra, no to jak mówiłam, to molestowałeś, no i spoko, no i daj mi już święty spokój, no. Dobra, Marek, to mówiłam, widocznie... Dobra, skoro mówiłam, to widocznie tak było, no. Okej? Okay? O cholera. No zobacz, trzeba pójść z tym do prokuratury. Muszę pójść do prokuratury, no tam walczyć o swoje sprawie przeciwko tobie. Dlaczego muszę teraz ten powód cywilny na twój temat zrobić? Ale rzeczywiście, przypominam sobie, tak, rzeczywiście mówiłam, było tak, tak, molestowałeś Marysię, to prawda. Potwierdzam. Tak, do sądu, no bo nie ma innego wyjścia. No. Marek, ale sam molestowałeś w lipcu, nawet teraz jak byłeś, molestowałeś. Tak, to prawda, masz rację, tak. Cały Marek. Czas tak piszę tylko w internecie, że gwałciłeś moją córkę, masz rację. Ale mogłabyś powtórzyć? A to usłyszą jutro w domu. Nie, nie warto. Ale mimo tego, Marysiu nie odzyskasz. Nie tylko ty molestowałeś Marysię, molestował ją jej ojciec i jeszcze mój ojciec, wyobraź sobie, i jeszcze sąsiedzi ją molestowali, a ja na wszystko to pozwoliłam, bo po prostu, bo jestem sutenerką i szmatą i brałam za to pieniądze. To pojawiło się Marek, to on nie molestował Marysię. Kurwa, pani Elu. Pewnie mi dawałeś pieniądze za to, że molestowałeś moją córkę, tak? Zamknij mordę. Za darmo, postanowiłam molestować się za forsę. Bardzo jestem ciekawa, czego się jeszcze dowiem. Mnie Marek za darmo molestował. A co Madame Mao ma z tym wspólnego? Kurwa, pewnie Marek płacił za to, nie? Elu, nie denerwuj się, bo hejterzy to potem wyślą do lewackich urzędów. Nie denerwuj się. Albo do psychotropa to wyślą znowu. Maciek, czy ty jesteś i właśnie psychotrop pewnie wyślą znowu. Dobra. Okej, okay. W porządku. Ogłaszam koniec mojego kontaktu z Markiem, ponieważ molestował moją córkę. Sam potwierdził, że po prostu tak. Sam ją wyjebałem teraz. Marku, jak się odniesiesz do słów Eli? Marku, leci stąd. Odnieś się do tego.
Posiesz od Marek, głupi jesteś. Że nie ma kontaktu. No to nie, ja jeśli coś będzie się złego działo właśnie na mój temat, to też odnośnie w stosunku na mój wizerunek. Ten... Jaki wizerunek, chłopaku? Dlaczego Marek dostał bana, nie przerwy. Raz decyduje, w jakich warunkach może to być, wątpię na jakikolwiek. Ty głup ten Mareczek. Janusz, jesteś? Porągiewa. On kręci afery cały czas. Ty, Marek, nie ma. Janusz, możesz ten? Co? Ela została. Tylko to właśnie. Nie, dał je bana? Nie, mógł ją kliknąć najwyżej. To co, ona nie wie jak wrócić? Marek wyszedł. Ale zobaczcie, Ela mówiła, że będzie walczyć o swoje i nagle Mareczek wyskoczył. Ja też będę sprawy składać. Jaki to debil. No ja pozdrowienia ma a Marek nas teraz słucha w ogóle też? Bo widzę, nie wiem, czy słucha, nie jest to istotne. Kogo Marek odpowiedzi? Odpowiednie organy ustalą prawdę. Po to one są, tak? Kogo Marek obchodzi? Patrzcie, ile tu jest ludzi w ogóle. Najważniejsze, żeby póki co Ela się wyciszyła, bo stres niedobrze działa na nikogo. Znaczy, nie działa dobrze na nikogo po prostu. Ja chciałem pozdrowić Kłębuszka, Lagura, Mannę i Tysię. A ja chciałem powiedzieć, jebać psychotropa. A ja pozdrawiam wszystkich, co siedzą na tym serwerze w ogóle. A ja chciałam powiedzieć, jestem głodna i nie chcę mi się jeść sobie zrobić. Pozdrawiam, jest bardzo poważne i to nie jest miejsce na wspominanie o psychotropie, ani robienie sobie zasięgu. Pozdrowie w tym miejscu, okej? Okay? A kto pozdrawiał? Kto go pozdrawiał? No, psychotropa nikt, ale... Nie, psychotropa to każdy hejtował teraz. Tak, nie bądź psychotropa. Dobra, a może... Nie dawajcie mu atencji. Może ustalmy sobie, że nie będziemy już gadać na takie tematy, tylko po prostu sobie porozmawiamy jakby na luźno, żeby nie było kłótni. Nie było... Kochani, to podium już się skończyło, Ela już nie wróci. Mhm. Maciek wyszedł. Jak Ela w słuchaczach jest? No, Ela słucha. Ela, zostaw tego Marka, jak słucha. Przecież to jest przegryw życiowy. Ela, Marek, to przegryw. Ela, bo my tu wszyscy chcemy z tobą rozmawiać. Tak, tak, wracaj. Mareczka już nie ma. Gdzie jest psychotrop, bo miał wejść i mnie wyjaśniać? Co, że nie będzie wchodził, nie wyjaśniał. Ela założyła podium. Więc nie będę go zamykał. Ale nie chcę, żeby ktokolwiek tu się wypowiadał i robił teraz cokolwiek. Jakieś zasięgi. Nie, Maciek, daj psychotropa. Nie dam to psychotropa. Psychotrop tu nie ma wejścia, chyba że on tak stwierdzi. I tyle, tak? No tak. Na chwilę się wyciszymy. Poczekamy, czy Ela będzie chciała wrócić, coś jeszcze mówić. Jeśli nie, to wtedy podium będzie zamknięte. Jeśli wróci, no to będziemy kontynuować tą rozmowę. Ale dzisiaj Marek fikołka zrobił. Powiedział, że go pomówiła Ela, a sam dał sobie zdjęcia wykraść i splać po mordzie jeszcze. Marek wyrzucił Elę, Maciek wyrzucił Marka. Szkoda, że nikt nie wyrzucił Maćka.
Janys, ja ciebie tu zostawiam. Dobra, chwilę. Po prostu nie mogłam dołączyć. Maciek, ja bym cię chciała prosić, żebyś, jak coś mówię, to żebyś mi nie wchodził w głos, nie? Okej. No bo była taka sytuacja, że chciałam coś powiedzieć i mówiłam razem z tobą dosyć dłuższy czas. No. Nie wydaje mi się, ale okej. Elu, czy chcesz kogoś puścić na podium teraz? Nie, nie chcę, bo po prostu... Kto teraz dodaje ludzi na podium? Ja nie dodaję. Co, sami się dodają? Janys może, albo tam jeszcze kilka osób może dodać do podium. Znaczy nie mówię, że to Janys, żeby nie było. Ale bo jak on ma asystenta, to może dodawać? Tak, może. Aha. To możemy zmiutować na przykład, tak? Ale to zobaczę, czy Marek... Zobaczę vloga. Ale nie, no... Kurde, ludzie! Po prostu zwołałam to podium, bo chciałam coś oświadczyć, nie? Kilka spraw, ale nie da się, no nie da się, bo nie można nic powiedzieć. No to na chuj mi to podium jest potrzebne, skoro ja nic nie mogę powiedzieć. Chciałam coś oświadczyć, po to sobie weszłam na podium, a nie na głosówkę normalną i tak się nie da, bo nie mam w ogóle prawa głosu. Bo ciągle jakieś typy włażą i tak dalej, no. Jesteś Maciek? Tak, jestem. No bo możesz tam jakby być, nie? Ale bo chciałam coś ogłosić, nie? Tak, Elu, ja będę cicho i będę nie wpuszczał ludzi tutaj. Chyba, że powiesz inaczej i przejrzę logi. Okay. No, bo po prostu po to zwołałam to podium, bo chciałam coś ogłosić, a muszę odpowiadać na jakieś durne pytania po prostu. Nie, więc tak, po pierwsze, niech Marek sobie idzie spać. Mam dosyć tego wszystkiego, co on po prostu tutaj mówi. Mam dosyć jego paranoi, mówię o Marku Łangowskim, youtuberze. Nigdy nie mówiłam, żeby molestował moją córkę, mało tego, nawet pisałam jakieś posty na ten temat, a on kurde dzisiaj wchodzi i mówi, że ja twierdziłam, że on molestował moją córkę. No kurwa mać. Dobra, chciałam po prostu powiedzieć taką rzecz. Tak, hejterzy sobie wymyślili bajeczkę, że Marek molestował moją córkę. Dobrze, będziemy od dzisiaj mówić, że Marek molestował moją córkę, bo tak sobie wymyślili hejterzy, no to w porządku, to molestował, tak, molestował. I co w związku z tym? Chcecie, żebyśmy się już więcej nie spotkali, żebyśmy się pokłócili, no bo ją molestował, dobra. Nie spotkamy się, pokłócimy się, bo Marek jest pedofilem, okej? Okay? Zadowoleni jesteście wszyscy? Czy można już po prostu zamknąć ten temat? Fajnie, no. No to szkoda, teraz sobie szukam innego faceta, który nie będzie już mojego dziecka molestował, dobra? To po prostu zakończmy historię z Markiem tym. Ja się poddaję, ja już tego nie będę więcej prostować. Skoro molestował, to molestował, przyjmuję to do wiadomości, faktycznie, widocznie tak było, tak, rzeczywiście. Przypominam sobie teraz różne fakty, że rzeczywiście mógł ją molestować, w związku z czym nie będę się już z Markiem spotykać, bo jest niebezpieczny, tak, pedofil, po prostu. Zadowoleni jesteście? Chcieliście to osiągnąć? W porządku. A wiecie co? Ja mam to w dupie, bo ja straciłam dziecko, mogę stracić Marka. Dzisiaj się pokłóciłam z byłym mężem, bo go instytucje, urzędy nastawiły przeciwko mnie. I pokłóciłam się z moją mamą, bo moja mama tej całej sytuacji stresowej nie wytrzymuje, ja z nią w ogóle nie utrzymuję kontaktu, ani nawet z bratem. I powiem wam tak, nie potrzebuję Marka, nie mam dziecka, mój były mąż po prostu mnie gnębi, mój brat mnie ma w dupie, moja mama mi nie pomaga.
Odłączyłam Mruka, administratora, bo mu nie ufam. Odłączyłam Janysa. Ja nie potrzebuję nikogo. A niech mnie szlak trafi po prostu. Ja nie muszę mieć nikogo. Ja nie chcę mieć nikogo po prostu. Marek miałby mi pomagać w czymkolwiek? Przecież on się boi. To dobra, no to niech będzie tym pedofilem i niech po prostu pamięć o nim zniknie, nie? Janys i Mruk, dobra, oszuści, niech idą w zapomnienie, fajnie. Mój mąż, świnia, dobra, nie ma go. Moja mama niestety już ma za dużo lat, nie daje rady. Mój brat ma mnie w dupie, cały świat ma mnie gdzieś. A na chuj mi są potrzebni przyjaciele, nie potrzebuję po prostu nikogo. Nie potrzebuję nikogo, niech po prostu Marek wypierdala, mój były mąż niech wypierdala, niech mój brat wypierdala, niech moja mama wypierdala, niech po prostu wszyscy wypierdalają, niech to wszystko szlak trafi. Zadowoleni jesteście? Marek pedofil, moja matka wiedźma, mąż po prostu świnia, moderatorzy zdrajcy. Kurwa, okazało się, że wszyscy ludzie wokół mnie to są po prostu świnie, no. A teraz mogę po prostu dołączać do profilu. I teraz Maćka sobie tylko zostawiłam po prostu. Sami zboczeńcy. Sknery. Lenie. Nieempatyczni, interesowni, podli i mściwi. Ani jednego przyjaciela nie mam po prostu koło siebie, ani jednego. Dobra, damy sobie po prostu na podium. Nie, wszystko w porządku. Marek sam po prostu stwierdził, że ja mówiłam, że jest pedofilem. Dobra, mówiłam, że jest pedofilem, tak. Wiecie co, powiem szczerze, nie pamiętam tego, żebym mówiła, ale skoro on twierdzi, że mówiłam, no to widocznie tak mówiłam, widocznie tak było. No to poprzestańmy na tym, że tak było i że tak mówiłam. No i niech tak będzie, jak chce Marek. No i super. Czyli Marek Łangowski, pedofil mojej córki. Niech tak będzie, dobra. Czyli po prostu z Markiem się już nie zadaję, ponieważ gwałcił moje dziecko, tak? Dobra, spoko. Mamy nowe informacje na dzień dzisiejszy. No bo podejrzewam, że nie tylko obmacywał, ale gwałcił chyba też, nie? Pewnie tak mówiłam, tylko sobie zapomniałam, nie? Bo tyle piję alkoholu, że nie pamiętam. No takie słowa, ale... to, że kiedyś albo ktoś zabije, albo ja zabiję. Albo też po Marek. Prostu może widzowie na chwilę widzą, naszych z nadmorza na przykład. Niszczysz ludziom życie, w tym i mnie, i ty myślisz, że ja pozostanę bierny w takim czymś? Tak. Trzeba ci zrobić. Tak, rzeczywiście. Mogę coś powiedzieć? Co było w tych SMS-ach? Przez całe pół roku, przez całą naszą znajomość mówiłam, że molestowałeś moje dziecko. Na każdym live'ie tak mówiłam, tak? Czy może gdzie to było? Na głosówkach, czy we wpisach? Zbyt głupia, żeby zrozumieć konsekwencje swoich słów, jak opowiadasz o swojej córce, co ja z nią robiłem podczas pobytu naszego we Władysławowie, chociażby. Halo, mogłabym coś powiedzieć? No i co z nią takiego ciekawego robiłeś w czasie naszego pobytu we Władysławowie? Czy skończcie to robić? Skończcie to robić wreszcie. To chyba jest dość istotne. Przestańcie wchodzić sobie w głos, nie każdy na raz. Co było w SMS-ach? No bo na początku się zapytałam ja pierwsza, Eli, czy mogę coś powiedzieć, a teraz wszyscy się przyszukują. Dajcie spokój, to dziecko nie wróci. Przestańcie to robić. Dobra,
Dobra. No to powiedział. Więcej się do Marka nie odezwę, ponieważ gwałcił moją córkę. W porządku. Ale proszę cię, dla dobra Marysi nie mów już tak. Proszę, bo się pogrążysz nie tylko siebie, tylko i Marysi. Oczywiście, tu mówię Władysławowie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że każdy, kto ma jakiekolwiek zdanie o was, to uważam, że zarówno Marek, jak i ty, Elu, po prostu nawet jeżeli tak nie było, bo zakładając, że tak nie było, to po prostu takim podjudzaniem ludzie sobie mogą to nagrać, wyrwać kompletnie z kontekstu, a potem będziecie mieli problemu. A to tak naprawdę, jeżeli nie miało miejsca, to Elu, na twoją korzyść będzie, jak po prostu powiesz, że tego nie robiłaś i koniec, i nie będziesz już poruszać tego tematu. Tak uważam. Żebyś nie miała po prostu problemów, no. Jest nie, no, ponad 500 osób. Ale myślimy o tym, jak każdy mój kolega, co przychodzi, to go umawiałam z córką. No przecież Elu, nie normalne, mów tak, bo ludzie niech sobie wyrwali kontekstu, gdzieś tak wyślą mówić. I po prostu będziesz miała jeszcze większe problemy. No, a ludzie są kurwami zwykłymi i pod... myślisz? I po prostu w internet i wyjąć z kontekstu i będzie. Dokładnie, a tak naprawdę dobrze, mówisz to... Ludzie, mówisz proszę, to... proszę was, nie przez was. Po pierwsze, to, co już mówicie, dzieje się cały czas, od wielu lat, jeśli chodzi o Elę. I prawda się obroni. Może to być bojąc, ale się obroni. Zamknij prawdę, to się nie obroni. Dobra, ja ale wiecie co? Ja mam to w dupie. Ja chciałam powiedzieć taką jedną rzecz. Ja kończę absolutnie wszystkie moje relacje z Markiem. Mam go powyżej uszu. Ja po prostu sobie dzisiaj urządziłam rozmowę z widzami. On mi się tutaj wpierdolił, zaczął mi opowiadać o jakimś molestowaniu. No, a komuś nie rozpierdala życia w tym momencie, jak opowiadasz głupoty? Głupoty w tym internecie? Ty co mnie wyobrażasz, jakie konsekwencje posiadają twoje słowa? Ale co ty chcesz ode mnie, kurzu? Wypierdalaj do psychotropa, lizać mu dupę. Dobrze, Elo. Czy Marek zasługuje na to, żeby... Psychotropowi potrafisz lizać dupę, tylko mi się stawiasz, nie? Oboje się zastanówcie, co mówicie w internecie. Ty się zastanów po prostu. Marek sam nie jeszcze. Wyłączył się, ale z psychotropem to siedział 3 godziny, jak go walił po ryju. Wydaje mi się, że Marek nie zrozumiał ostatniej głosówki, gdzie ktoś tobie zarzucił, że Marek leżał w łóżku. Bo Marek ma kurwa problemy. Ale musi się tłumaczyć. Nie musi się tłumaczyć. Żeby Marek cokolwiek zrozumiał, to by musiał zrobić maturę i studia, to może by coś zrozumiał. Że czegoś nie rozumiesz. Nie pomogą doktoraty, kiedy umysł hamowaty. Dobra! Cały rok mówiłam, że gwałcił moje dziecko. W porządku, potwierdzam. Ale po co krzyk? Zadowolony jesteś? O to ci chodziło? Przyznaję się, tak twierdziłam. Jak można tak pomawiać drugiego człowieka? Jest na stu prawie 1000 osób. Masz, Marek, rację. Cały czas na każdym live'ie zarzucałam ci, że molestowałeś moją córkę. Masz rację. Zadowolony jesteś? Przyznaję się. Przepraszam, że tak, że cię zdradziłam. Marku, jakie było twoje pytanie? W porządku? Przyznaję się. Tak mówiłam, bo tak było. No i po prostu, no trudno, nie? Teraz już wiecie wszystko na nasz temat. Tak, i gówno miało chodzą twoje problemy, kiedy jednocześnie w tym samym czasie komuś niszczysz życie w tym samym momencie, kurde. To jest fajne, nie? Tak, kogoś mogę twoje problemy obchodzić, a moje to już nie. Najlepiej, żeby ktoś mnie zabił, bo ty jesteś ważniejsza, twoje, kurwa. No skąd powiedziałeś, że twierdziłam, że molestowałeś? No to skoro twierdziłam, no to tak wszyscy było. Wszyscy w koło interpretują te twoje słowa, jakie powiedziałaś parę dni temu, że także w ten sposób można to tak stwierdzić. Dobrze, no to po prostu... Ile razy musiałem cię blokować na live, żebyś nie mówiła pewnych rzeczy, bo cię kurwa zaraz pociągną do sądu rodzinnego. No, no to molestowałeś moje dziecko. Teraz powiedziałeś takie rzeczy, które bez wyrwane z Maciej, zwrócisz się, bo będą z tego problemy. Maciej, proszę cię. Elka, i ty to widziałaś, jak Marek to robi? Po prostu tak, Marek sam stwierdził, że jest pedofilem i molestował moje dziecko, no to skoro się przyznał, no to... Niech cię ktoś zabije. Mam nadzieję, że tu kiedyś cię spotka w końcu. Marek, naprawdę, kurwa, Marek, nie mów, w której będziesz jesteś obrzydliwy, jesteś po prostu obrzydliwy.
Spotykaliśmy się z Markiem, bo chciał molestować Marysię. O to jemu tylko chodziło, no. Maciek, zakończ to podium. Proszę cię. Niech nie kończy, to nie jest. Po prostu wyjebcie Marka i tyle, i będzie święty spokój. Elka jeszcze bardziej się nakręca, zupełnie bez sensu. Dobra, słoneczko powiesiła psa na smyczy i skopała. Okej, okay, mi się wydaje, że tu jestem. Cześć, Alan. Witamy, witamy psychotropa. I tych pedałów zapraszam po hulanka w Gdańsku. Jutro się możemy ustawić napierdalać. Bo mi kurwy grozicie tylko legandów. Ale mi się wydaje, że wystarczy na dzisiaj. Chyba co? Pozdrawiam Emilię J. A Serek Homegozon Marita uciekła do Irlandii, bo zabrali jej dziecko. Znęcała się nad dzieckiem z mężem pijakiem i uciekła do Irlandii. No, twoja adminka też jest, też uciekła, aż tak blisko Irlandii. Dawaj kwitę, nie wiem. Emilia Jakubska. Bronek, kurwa, która poszła, kurwa. Ja nie. Ja przepraszam, jest tu nas prawie 1000 osób i wszyscy powinniśmy rozmawiać o jednym. Jak odzyskać to dziecko? Jak pomóc? Kurwa, tego dziecka, ale już niestety nie odzyskał. Pytanie powinno brzmieć. Powiem wam jedno, nie wiem, Marek wyszedł stąd? No, ty tam, to jest tam idiotko. Wyszedł. W swoim czasie się nie przejmuj, bo już kurwa podjechałeś za głęboko, wiesz? To hejter mówi? No, hejter tam, ty tam kurwa, mówię, wy tu jesteście 99,2%, to są jakieś kurwa przestrzały kurwa internetowe. Ja to mówię konkretnie, Ela, raz. Jesteś kurwa lekko odjechana, ale chuj, nie robisz krzywdy niby nikomu, tak? Marek, też mi się nie chce wierzyć, że ruchał tą córkę, ale to jak się kurwa nie określi, to będzie tak samo pociągnięty do odpowiedzialności i nie chodzi o odpowiedzialność karną. Tylko dostanie w łeb po prostu, kurwa, za same takie famy. A ty, kolorowy, paniaczku, się widzimy niedługo. I zobaczymy, jaki będziesz, kurwa, fame MMA. Wielki, kurwa, malowany. Cel z ochronek, który poszedł do dołu na pizdę, bo... Wystarczy. Powiem wam, że... po prostu Marek to jest straszna świnia. Ja sobie zwołałam podium z widzami, zaczął mi się tutaj wpierdalać i jakieś głupoty opowiadać po prostu. Kurwa, sabotuje wszystko, ja mam tyle problemów i jeszcze mi dodaje następnych po prostu. Wymyśla jakieś głupoty, awantury, prowokuje mnie, zaczepia, nie wiadomo w ogóle po co po prostu. Elu, a mogłabyś wyprostować sprawę z Markiem i powiedzieć nam prawdę, jak było? Dobra. Powiedzieć, że nic nie było. Nie pogrążajmy drugiego człowieka. Dobra. Rozmawiajmy o rzeczach przyjemnych, dobra? Ja wam powiem, że ja jestem złośliwa. Marek mi zarzucił, że ja rzekomo twierdziłam, że on molestował moją córkę, tak? I wyszedł do mnie z jakimiś pretensjami. No to dobra. No wyszło. Mówi się, że ja będę teraz od tej pory. Ale pani Elu, pani wie, jaka była prawda. Proszę to uciąć. Proszę powiedzieć, że tego nie. Po prostu umówmy się tak, że wszystko, co mi będą ludzie po prostu insynuować, że ja robię, to ja będę mówić, że tak było, dobra? No, więc po prostu molestowana była. Przemoc w rodzinie była, tak? Po prostu narkotyki, alkohol, cholera wie co, nie? Jakieś przestępstwa gospodarcze. Dobra, spoko, nie? O co jeszcze mnie chcecie oskarżyć? Tak, od dawna po prostu w pornofilmach gram, akurat przypadkiem wypłynęły, a ja się tym zajmuję od 30 lat, słuchajcie. Ale czy to jest konieczne? Tak. Każdy mój chłopak, jakiego miałam, to molestował moją córkę. Przyprowadzałam do domu i molestował, bo mi się to podobało, wyobraźcie sobie. Oczywiście, bo to niby ja jestem winna, za moją zgodą to było, nie?
Ludzie, naprawdę się zastanówcie, zanim zaczniecie rzucać jakiekolwiek oskarżenia. Tak 5 razy albo 10, bo widzicie, co słowa same potrafią zrobić. Kurwa. Tak, słuchajcie, jestem świnią, mordercą. Belu, nie jesteś. Pozwalałam molestować córkę, sprzedawałam ją. Kradnę, oszukuję. Po prostu jakieś przestępstwa, podrabianie dokumentów. Jestem po prostu sama, jestem pedofilem i nekrofilem i po prostu no generalnie w ogóle robię same najgorsze rzeczy, które, o których się wam nawet nie śniło. Zadowoleni jesteście? Kiedy wy mówicie takie rzeczy, to jest dobrze, tak? A kiedy to się nie mówi? O co jeszcze chcecie mnie oskarżyć? Jestem po prostu podłą suką, dziwką, szmatą, śmieciem, kurwą. Wynajmowałam własne dziecko. Marek przyjeżdżał tylko dlatego tutaj, bo mu płaciłam. Za darmo by nie przyjechał. Zadowoleni jesteście? Dostawał pieniądze za to, że tu był. Kupiłam mu komputer. Płaciłam mu i dawałam mu pieniądze na drogę. Ale to jest nic, bo jak wyszłam za mąż, postanowiłam sobie, że wyjdę za mąż i chciałam mieć dziecko, to wiecie, ile mnie kosztowało małżeństwo z moim byłym mężem? 1 000 000 złotych dali moi rodzice, żeby się ze mną ożenił i mnie zapłodnił. 1 000 000 złotych. Bo kto by takiego śmiecia i taką szmatę jak mnie zapłodnił, nie? I skusił się, bo dostał 1 000 000 złotych, nie? Ale chciał więcej pieniędzy i już nie było, no to się ze mną rozstał po 10 latach. Bo już więcej nie było pieniędzy, żeby mu dać. No to znalazł sobie po prostu jakieś inne osoby i już nas nie chciał. Wszystko można kupić po prostu. Miłość, przyjaciół, administratorów, moderatorów. Po prostu. Ja zawsze w życiu za wszystko płaciłam. Nigdy nic nie miałam za darmo. Marek był ze mną po prostu, bo mu płaciłam. A teraz, jak się dowiedzieliście, jeszcze mu się podobała moja córka i dlatego przyjeżdżał do mnie. Ale wpuszczasz tu ludzi? Ktoś wpuścił. Wpuszczam. Okej, dobra, to nie ruszam. Marek by się normalnie ze mną nigdy nie spotkał. Dla mojej urody, inteligencji, tego kim jestem, bo po prostu podobała się mu moja córeczka. Marku, co masz zamiar z tym wszyscy zrobić? Tak stwierdzili. On tak twierdzi, no to dobra, no to ja to przyjmuję do wiadomości. Halo, słychać mnie? A, mów. A mogę zadać pytanie? Pani Eli? Nie będę odpowiadać na żadne pytania. Ja no dobra, to będę słuchać. Elu, a ja jestem Hanka, Pończuszanka. Niejednokrotnie się udzielałam na forum. Ja nie chcę ci zadawać żadnych pytań. No, czyli już wyjaśniliśmy sprawę, tak? Że Marek się spotykał, bo mu się podobało moje dziecko, no. Elu, proszę cię. Wszyscy są zadowoleni z tego? Elu, robisz sobie krzywdę. W tej chwili. No, nie, ale dobra, no. Niby ja tak twierdziłam, że wszyscy tak twierdzą. Dobra, no to tak było, no. Manipuluje. Ale dlaczego ja? Ale co? Ale pomyślcie tak logicznie. Ja się mu podobałam? Taka stara szmata? To przecież oczywiste, że przyjeżdżał dla mojej córki. Pomyśl o sobie i o dziecku i nie rób krzywdy też Markowi. To są poważne oskarżenia. Nikt ci tego nie powie. A tylko... nikt nikogo nie oskarży. Czy nie macie chociaż pół mózgu?
Ale sam on powiedział, że ja tak twierdziłam, to skoro tak twierdziłam, to widocznie tak twierdziłam, to skoro tak mówiłam, to tak mówię, no i niech tak będzie, no. Zły sposób opowiadałaś na live'ie chociażby, nie tak wiem, chyba w niedzielę to było nawet. Ela, jesteś dorosłą kobietą po uczelni. Często to podkreślasz. Proszę nie, cię, Marek mnie zawsze miał w dupie, jemu tylko chodziło o pieniądze. Widocznie też mu się podobała moja córka. Ani złotego nie dostałem, wiesz, za te twoje spotkania. Ludzie, jak ktoś chce krztynę serca... Bo chciał się kąpać w morzu z moim dzieckiem, a na mnie mu nie zależało wcale. No, no to niech tak będzie, skoro tak chcecie. Ela, to ty sobie robisz w tej chwili. To ty sobie robisz. I nie jestem hejterką, tylko mówię ci prawdę, to, to nikt ci nie powie w tej chwili. Bo, ale dobra, ale dobra, wszyscy twierdzą, że Marek molestował Marysię. No to dobra, molestował, no. I tak powiedziałaś i proszę cię odwołaj to, bo wezmą cię za te słowa, nagrają to i po prostu wyślą do sądu i tyle. I ale ja nie wiedziałam, że molestował. Nie wiedziałam, teraz się dowiedziałam. Ale nie wiesz, za jakimi sytuacjami w swoim życiu ja się spotykam odnośnie tego, że ktoś z moich znajomych słucha tej głosówki lub twoich jakichś tam innych głosówek lub live'ów. Kiedy w równie podobny sposób no mówisz ten temat odnośnie mnie. Jeśli ktoś oskarży, że molestujesz, to znajdź sobie kobiety bez córki, no i nikt cię nie oskarży o molestowanie, no. No to ucierpisz za to, że nie chcesz ze mną żyć w zgodzie, bo od samego początku, odkąd odjechałem, już są konflikty pierwsze, same, które wywołałaś, wysnułaś z palca chociaż. Coś mi, kurwa, coś nie pasuje, że odjechałem. Lijak, odwołujemy to? Dobra, ja nie mogę, jak widać, ja nie mogę mieć żadnego konkubina, partnera, nikogo, nie? Bo potem mnie hejterzy oskarżą, że ja jestem sutenerką i wynajmowałam dziecko, tak? Upierdolić takie rzeczy, że ja do seksu z moimi partnerami, nie? Ja nie mam prawa mieć żadnego partnera chłopaka, bo mnie oskarżą, że dziecko w tym uczestniczyło. Słuchaj, ja nie opowiadam takich rzeczy w internecie, że chodziłem z twoją córką do sklepu, chodziliśmy po mieście sami, za rękę się trzymając pewnie i jeszcze na jednej hulajnodze jeżdżąc. Kurwa, ci pojebało. Co? No i o czym to świadczy? O no. tym, że po prostu miałeś dobry kontakt z jej córką. Nie, ale to może w inny sposób. Już też odebrane i... Nie pomagasz. Kurwa. Mam przeczytać to, co napisałam? To już jest bronienie się winnego. Skoro już popełniony został czyn, to teraz twoje wyjaśnienia to już nie będą w żaden sposób traktowane w poważnie. No ja już nie wiem, jak mam się z tego wyplątać, bo przez ciebie to wszystko się będzie. No to Marek. Marek, pogrążę prawdopodobnie ja ci coś powiem przy wszystkich ludziach, nie? Kurde, ty nie ogarniasz. Kto ci kurwa kazał gadać o mnie i o twojej córce jednocześnie, kiedy jakie my relacje razem stworzyliśmy? Nikt ci nikogo nie kazał mówić, sama to wymyśliłaś. Marek. Nie jestem twoim mężem. Słuchaj, nie jestem twoim mężem, to nie będziesz opowiadać o mnie i o twojej córce, jaki czas spędziliśmy razem. To jest tajemnica nasza zawodowa, chociażby, jak my znaczy nazwać, prywatne sprawy takie, które nie powinny ujrzeć świata dziennego nigdy w życiu. A ty to traktujesz tak w taki... Nie, że jeszcze tkwisz w tym wszystkim. Trywialny sposób, że to tak mimo ucha pójdzie. Ludzie tego nie zauważą. Tak wszystko w porządku jest. Nie jestem zarejestrowanym Marek. Twoim legalnym kochankiem. Nie Marek. Jestem żadnym mężem ani nikim. Marku? Marek. Narobiłaś, narozjabiałaś i teraz będziesz teraz cierpieć. I co? Marek, a może powiedz o tym, bo mówiłeś, że to ty sam wrzuciłeś moje nagie zdjęcia do internetu, że to nie psychotrop. To może opowiedz o tym. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem w internecie, że to ja zrobiłem. Powiedziałeś. Albo że było, że to za moją namową kogo ja się zmienił głos. To ty wrzuciłeś mojego zdjęcia do internetu? Nie utniesz tego kontaktu zajebanego. To ty, Marek, rzuciłeś moje nagie zdjęcia do internetu, żeby mi jeszcze przysporzyć między... To nie jest argument na to, co powiedziałem przed chwilą. A ty teraz szukasz teraz... Żeby odwrócić kota ogonem, kubity masz. A jak byłeś u mnie w domu dzień przed Sylwestrem, to wezwałeś na mnie policję? A wezwał? A czemu to zrobiłeś? Żebym miałeś...
Żebym miała jeszcze więcej problemów z policją? O to ci chodziło? A może ja bym chciał stracić życie przy tobie? Nie, nie interesowało mnie to. Naprawdę bardzo sobie jeszcze cenię trochę to życie, chociaż nie staram się bardzo. Marek się ubrzydził życie? Uważasz, że przysługę mi zrobiłeś, że wezwałeś policję na mnie? Co miałam zrobić? Jak ty innego argumentu nie posiadasz, jak tylko, żeby kogoś pobić? A będziesz się fajnie czuł, jeśli ja wezwę policję jutro na ciebie? Że molestowałeś moją córkę? O! Ja wiedziałam, że do czegoś takiego dojdzie. Dobra, no to skoro chcesz w taki sposób... Skoro ty wezwałeś na mnie policję, to ja chyba na ciebie policję też mogę wezwać, nie? Jak myślisz? Nie bądź taki głupi, kurwa. Kto głupi? Czy ja bym po ciebie bagietę Marek, i wiesz, jak ona ci jedzie cały czas. A ty się dajesz, kurwa. O ja mogę coś powiedzieć? Krótko nie mogę. Zdanie. Wybierasz się do psychotropa, będziesz mu lizał dupę, ile ci za to zapłaci, czy ci kupi parę piwek i pojedziesz do niego i dasz mu następne nasze zdjęcia. Co, masz jakieś jeszcze nagrania z mojego mieszkania i z Kario cię będziesz wysyłał? Mam, ale nie wysyłam, a po co mi? Bo ja chciałem zobaczyć, jak wygląda twoja łazienka po moich czyszczeniach. I że kiedy przyjadę, być może za jakiś czas, za rok, no to chciałbym zobaczyć, żeby w taki sam sposób wyglądała ponownie ta twoja łazienka, tak, że będziesz się starać w tym swoim mieszkaniu, że... Nie przyjedziesz, bo sam powiedziałeś, że molestowałeś moje dziecko, no to jak można stąd przyjechać? Ty to powiedziałeś. Nie, ty to powiedziałeś, że ja tak powiedziałam, no to skoro ja tak powiedziałam, bo ty tak powiedziałeś, to znaczy, że tak było. Nie, przepraszam bardzo, bo z twoich słów wynikało i ludzie to wszystko rozpowszechnili. Nawet nie, nie rozpowszechnił. Marek, spokój się, odkryj, bo się dalej. To nie, wiesz, co się działo, kurwa, wśród moich znajomych, którzy też... Dotarło do dobrze, dobrze. Tak mówiłam, Marek molestował, więcej się nie spotkamy i więcej nie przyjedzie. Manto, paluszek z Kocborowa i pedofil. Marek od dzisiaj będzie współpracował z psychotropem i z jego dziwkami, a ze mną koniec. Włączam fragment, fragment ten z live'a twojego Elu. Nie dowody. Dominika nie dbała słoneczko, powiesiła psa na smyczy. Papi mordę. Dobra, mam nadzieję, że będzie słychać. Rucham ci matko, Cfelu, dawaj ujeść skok Gdańsk. Ala, ja wiesz, ty jesteś kurwa dzieciak, ty jesteś mapetem, jesteś mapetem. Przerwijcie na chwilę. No poczekaj, słuchajcie sobie. Teraz wiecie, słuchajcie. Marek, umów się z Wenmerką. Po prostu miała czerwone szpileczki, czarne szpileczki, pończochy i dźgałeś ją co noc, pamiętasz? Jedź kurwa do Wenmerki, wypierdalaj. A dźgał? O co ci kurwa chodzi? Ciągła lachę lepiej niż ty. Lepiej ci z nią było, to po prostu umów się z nią. Elu, posłuchaj teraz, co tutaj ludzie mówią tam. Nic nie będę słuchał po prostu. Wypierdalaj do Wenmerki, do Anki Rzeszowa, do Rozarii, do Patki. Weź boli po prostu. To, Ela? Boli cię to? I po prostu wydupczaj, no. I do Madame Mao. Tak, boli mnie to, bo po prostu z dziwkami, z hejterkami najgorszymi moimi się umawiał po prostu. Spójrz w lustro. No, i ma leczego studentek, kurwa. Nie wypierdala do tych swoich dziwek internetowych, które go po prostu cały czas podrywają. No, rozumiałaś go teraz, za chwilę go dodasz z powrotem, no i co? Tak, dokładnie, krótko z takimi. Dobrze. Dobra. Czy Marek wrzucił zdjęcie? Dobrze, chciałam ogłosić, że rzeczywiście stwierdziłam, że Marek molestował moją córkę, w związku z czym koniec naszych kontaktów. Zadowoleni jesteście? A na jak długo?
No to na zawsze, nie? Bo to trzeba na policję zgłosić. No, czyli pani to zgłosi, tak? Ale pedofilia jest ścigana z urzędu i to nie... Ja nie wiedziałam o tym, ale teraz rzeczywiście skojarzyłam fakty i faktycznie sprawa wygląda nieciekawie, także należy się temu przyjrzeć. Bardzo nieciekawie, biorąc pod uwagę to, jak traktuje się pedofili w aresztach i więzieniach, to może być ciężka sprawa dla Marka. Ale muszę wam jeszcze powiedzieć taką rzecz, że mój były mąż też brał córkę, on ma dwóch braci, Artura i Damiana, i też być może oni ją molestowali, także no bo generalnie nie wiadomo, nie? Także też myślę, że w każdym przypadku, jak moja córka gdzieś była brana przez osobę zaprzyjaźnioną czy z rodziny, mogło dojść do incydentu gwałtu, więc po prostu prawdopodobnie dziecko było na każdym kroku molestowane. Być może nawet mój brat ją molestował. Myślę, że mój brat, mój były mąż, jego dwóch braci Artur i Damian oraz Marek. Bo to są osoby, które miały z Marysią kontakt. No to skoro wszyscy mężczyźni się rzucają, i jeszcze bym dodała trenera rock'n'rolla pana Szmana, nauczyciela informatyki, jeszcze ma dwóch nauczycieli, też myślę, że mogli ją molestować, bo generalnie z takim dzieckiem 12-letnim w ogóle mężczyźni nie powinni mieć kontaktu, bo no pewnie molestowali, nie? No bo kurde, jak można pozwolić, żeby 12-letnia dziewczynka się kontaktowała z dorosłym mężczyzną? Pewnie na pewno doszło do molestowania. I teraz tam, gdzie jest w tym ośrodku, pewnie też jest molestowana przez mężczyzn. Elu, ale oni to nadają na YouTube na żywo, a ty podajesz... No i bardzo dobrze. Ale podaję... Skoro molestował, to molestował też mój były mąż, jego dwóch braci, mój brat, nauczyciele Marysi w szkole podstawowej numer 25 i nauczyciele Marysi w szkole numer 2 w Krakowie. No bo jak udowodnicie, że nie? Bo to byli też mężczyźni i też mieli z nią kontakt. No to też mogli molestować, tak jak Marek, który akurat do mnie przyjechał w odwiedziny. Skoro Marek molestował, to mogła każda z tych osób też molestować. Nie należy to sprawdzić. W tym momencie Ela przyjęła wasze argumenty hejterzy i narrację jako możliwą. Przecież tak twierdziliście. Bo wydaje mi się, że taka 12-latka to w ogóle nie powinna mieć kontaktu z dorosłymi mężczyznami, bo z każdym, którym będzie miała kontakt, to znaczy, że ją gwałcił, tak? Maćku, a jesteś w stanie to wyprostować? Ona może nie powinna w ogóle do sklepu chodzić. Bo jeśli w sklepie jest jakiś ekspedient, to też ją zabierze gdzieś na zaplecze, tak? Znaczy, konsensus ogólny był taki... I to też będzie moja wina. Że to mogło być miejsce i tak wszyscy twierdzili, to Ela się przy tym zbraniała, że tak mogło być. Teraz przyjęła to, co twierdziliście jako możliwe, więc trzeba to sprawdzić. Bo Eli zależy na swoim dziecku. Bo może ojciec dziecka ją molestował, a może jego bracia, a może nauczyciele w szkole, a może teraz tam, gdzie jest w tej szkole, ja nie mam kontaktu. Nie wiem, czy teraz widzicie właśnie, jak działają pomówienia. No to samo zrobiłem. Niepodparte niczym, niczym konkretnym. No ale z pomówieniami się walczy, a nie powtarza się je słowo w słowo. Ale jeśli ci tyle osób mówi coś, taki argument, to może to mieć ziarno prawdy, może większość ma rację. Ale nie, spokojnie, no to niech to przyjdzie do historii. Marek gwałcił moje dziecko. Koniec kontaktu, niech sobie teraz policja to ustala i niech go wzywają i niech on się tłumaczy, dobra? Czy nie zrobił nic złego? Ela, dostaniesz udział. Maciek nie będzie oskarżony, bo się nigdy z moją córką nie widział. I że ja niby na to pozwalałam, a nawet to organizowałam i do tego zachęcałam, tak? Fajer.
Przeleję 5 złotych, jeżeli pewnie temu zaprzeczysz. Pewnie dostawałam za to pieniądze, nie? Bo przecież za darmo bym tak nie robiła, nie? Nie wiem. Nie było mnie tam. Dlatego się nie wypowiadam. Matka sutenerka. Rademenes, coś zacząłeś mówić. Nie dość, że kurwa pornografią się zajmuje, to jeszcze stręczy własne dziecko, no, ale skurwysyn ze mnie jest. Jaki i Marek jest, wreszcie jest się przyznał publicznie. Jaki jest koszt prawdy? Ile trzeba przelać, żeby wyprostować tą sprawę? Prawda kosztuje, nie? Kłamstwo jest darmowe. Ale patrzcie, jaka ze mnie szmata. Po prostu pozwalałam wykorzystywać dziecko, a na koniec jeszcze kazałam je zabić. Wyobrażacie sobie jakąś z tym straszną świnią? Po prostu przyjdźcie do mnie jutro, oblejcie mnie kwasem. Albo gnijcie mnie nożem, bo ja nie zasługuję na to, żeby żyć. No jak może taka podła matka w ogóle żyć, nie? Taka szmata, co po prostu pozwalała swojemu partnerowi krzywdzić dziecko, nie? Ja mam setę osób i umawiają się, żeby wezwać znowu pogotowie i policję za to, co mówisz. Ale że co ja mówię? Nie mam u mnie córki, więc po prostu nikt jej nic nie zrobi. No ale robią tak, żebyś wiedziała. No robią to, mają prawo zgłaszać. Od tego są organy. Dali przejeżdżała policja wielokrotnie, nawet ostatnio. Bo po no, to ale są. Ale po co ma sobie noc zarywać i znowu... No jeśli są tak pewni prawdy i czują faktycznie, że to tak może być, no to życie. Ale przypominam, ale ja się tak zastanawiam, nawoływanie, żeby ktoś oblał mnie kwasem, to też jest karalne? Tak. Nie ale można ja nawoływać do tego, żeby ktoś mnie zabił? 3 lata za to minimum. Nie można nawoływać, ale nie jest to mile widziane. Bo w tym momencie nie nawołuję, żeby ktoś komuś zrobił krzywdę, tylko mnie, nie? Tak, tylko pani może w tym momencie jako niepoczytalna. Zaczekajcie, to chodzi o Elę. Prawo nie przewiduje, że sama na siebie robisz nagonkę. A trzeba na to poczekać podwiedzanie do przestępstwa, ale to... Czy jest takie? Nie wydaje mi się, no. Oczywiście, ludzie to wytną, dadzą kawałek, a nie całość. Ale jak tak się tym przejmujecie, to czemu nie zadzwonicie i nie zgłosicie tej całej prawdy, tak? Ale Maćku, będziecie to... No tak, ale jeżeli czemu? Patrzysz na całość, to czy ta całość wygląda... Ja się wyłączam. A dlaczego? I chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja odchodzę z Discorda na razie. No jak długo? Nie będę brać udziału w żadnych głosówkach, mam tego dość. Nie wiem, czy będzie live w piątek, być może nie będzie. Mam tego wszystkiego powyżej uszu po prostu. Mam straszny żal do Marka, że zaczął jakiś po prostu pierdolić tutaj głupoty, zaatakował mnie, wykorzystując po prostu moje uczucia do niego. Mam po prostu zajebisty do niego żal, że mam taką strasznie trudną sytuację i powinien mi pomagać, a on mi w ogóle nie pomaga po prostu. Spokojnie, widzimy się jutro. A co mamy myśleć o Marku? Także chciałam wam powiedzieć, że Marek to jest zdrajca. Ale pani sama go... No to odznaczyć go na żółto. Ale Jezus Maria. Marek to frajer. Po prostu Janes jest zdrajcą, chorągiewką. Wiele razy mnie wyzywał.
dokuczał mi i Markowi, że chce mi się spotykać, nie chce z Janysem już mieć kontaktu, gnębił mnie, cały czas mnie namawiał, wywierał na mnie presję, żebym się z Markiem nie spotykała, a to jest moja sprawa, moje decyzje. A nie, żeby nie, żeby jakiś 29-letni chłopak mi mówił, z kim ja się mogę spotykać. No to odejdź mu moderator. A jeżeli chodzi właśnie, o mnie, to... Moda. Najlepiej go zgonować. Kurwa, zamknij ryj, bo cię po prostu wypierdolę zaraz z tej głosówki. Wszystkim muszę wyrzucić, bo nie mogę nic powiedzieć, bo mi jakieś mędy to gadują. Muszę po prostu wyrzucać, bo nie da się nic powiedzieć, bo kurde, wyrzucam wszystkich z podium, bo nie da się nic powiedzieć, bo cały czas wchodzą w zdanie, no. Po prostu bany daje, no. Dobra, zostałam ja i Maciek. Jesteś Maciek? Jestem, albo i się odezwa, żeby nie poleciał też. Nie, spokojnie, po prostu. Dobra. Chciałam ogłosić następujące sprawy. Jeśli chodzi o Marka, to jest absolutny koniec naszej znajomości, ponieważ po pierwsze pojechał do psychotropa i pozwolił sobie ukraść zdjęcia i moje filmy. Miał telefon niezabezpieczony, wiedział, do kogo jedzie. Dał się spoić alkoholem, pił alkohol, przyjął narkotyki, następnie skopiowano mu zdjęcia. Po czym Marek się w ogóle nie odzywał cały tydzień, że niby to była moja wina. Następnie teraz sobie wrócił na serwer jakby nigdy nic i mnie atakuje. Ale to moje gołe zdjęcia są w internecie i to jest jego wina, bo pojechał do mojego największego wroga. Mam strasznie dużo problemów i on mnie cały czas atakuje, insynuuje mi jakieś rzeczy, że niby, że ja mówiłam, że on molestował moją córkę. Dobra. Dobrze, w porządku. Skoro Marek twierdzi, że ja mówiłam, że molestował Marysię, dobra, no to ja sobie odświeżam pamięć. Tak, rzeczywiście tak mówiłam, no. Zawsze tak mówiłam. Dobra, to molestował. No to dobra. To molestował. Zboczenie, koniec kontaktu. Jesteście zadowoleni? Tak, zawsze tak mówiłam od samego początku. Janys nie jest już u mnie administratorem, dlatego że cały czas skakał do gardła Maćkowi i Markowi. Po prostu zazdrosny. A Mruk, ja nawet nie wiem, kim jest ten facet, jak on wygląda, kim on jest, gdzie on mieszka, nic o nim nie wiem. Natomiast ma przeszłość hejterską, bo na moim poprzednim kanale założył sobie kanał taki hejterski z Michałem Świderskim i tam mnie wyśmiewali z grupą na Facebooku Pijania Belweder. Także nie ufam Mrukowi. I Mruk, Janys odszedł z administracji. Marek stwierdził publicznie, że ja twierdziłam, że on molestował moją córkę. To skoro tak twierdziłam, to widocznie tak było, no to niech tak już będzie. I Marka już nie ma. Czyli reasumując, nie ma Marka, nie ma Janysa, nie ma Mruka i jest Maciek. No, mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Marek molestował.
Janys i Mruk zdradził. Wiktoria kocham, ale też. Hejterzy. Ja mogę powiedzieć wam jedną rzecz. Mogę? Że ja mojej córki nie molestowałam nigdy, także przysięgam. Poza tym moja córka była badana ostatnio przez psychologów i stwierdzali to, także ani nie molestowałam mojej córki, ani nie nagrywałam żadnych rozbieranych zdjęć i filmów z jej udziałem. Także a może już koniec twojego monologu? Może teraz ja? Nie, nie możesz. Po prostu zjeżdżaj stąd. Nie podoba mi się w ogóle twój cały wstęp. Eban poszedł. Ale ty wpuszczałaś ich czy ktoś bokiem, bo nie wiem. Ja nie wpuszczam. No wpuszczam czasami ludzi, no okay, żeby dobrze, nie było. Tak właśnie nie wiem, bo okej, okay, dobrze. Potwierdzam tylko, okej. Okay. Dobra, czyli tak, czyli reasumując, Marek pedofil, Mruk i Janys zdrajcy, no i show must go on, tak? Chciałaś nam się coś przekazać. Tak, Marek Łangowski był pedofilem. Może by tak ewentualnie zmienić temat, bo widzę, że jest cicho i ludzie się boją cokolwiek powiedzieć chyba. Dobrze, ale mam takie pytanie. Skoro byli administrą z rodzicami, to dlaczego pani nie zbanuje? No nie są administratorami już, no. No tak, ale no w sensie, jeśli są zdrajcami dla pani, no to powinni dostać się bana. A ty też nie jesteś pedofilem, nie interesuje cię moja córka? Nie znam pani córki. O kurwa. Albo może też jesteś pedofilem, słuchaj, bo tutaj ogólnie jest polowanie na pedofili. Wydaje mi się, że każdy mężczyzna na moim serwerze jest pedofilem. Nie wiem, no to pani może do ECPU Polska, nie wiem, zadzwonić albo coś i mogą to sprawdzić. Nie, bo mi się tak wydaje, że skoro Marek okazał się pedofilem, to pewnie każdy facet na moim serwerze Discorda, te 10 tysięcy osób, też są pedofilami i pewnie interesowali się moją córką i dlatego są na tym serwerze. To są tylko pani wnioski. No nie tylko moje. Hejterów też. No nie, ale to pani właśnie powiedziała. No nie, no bo skoro Marek był pedofilem, to skoro ty się teraz odbywasz, to pewnie też jesteś pedofilem. Ela, chciałem ci tylko powiedzieć, że jesteś złym człowiekiem. Ale Ela, przystępuj trochę. Ja tylko mogę, słuchajcie, ja tylko mogę z kobietami rozmawiać, bo każdy facet, który się teraz odezwie, to będę się bała, że to jest pedofil, który się interesuje moim dzieckiem. Hej, jestem kobietą! Dobra, trzymaj się, wariatku. No bo nie, bo słuchajcie, to jest w ogóle strach rozmawiać z jakimś mężczyzną, bo za chwilę mnie ktoś oskarży, że ja wynajmowałam mu dziecko, tak? No ja pierdolę. No tak. Nie no, za grubo, kurwa. No nie, no ale sposób rozumowania hejterów jest taki prostoliniowy, nie? Że wiesz, każdy facet, którego znasz, a masz dziecko, no to jest pedofilem, tak? O, policja dzwoni.
Ja skomentuję to tylko jednym słowem. Ja pierdolę. Za grubo. Za grubo. Dobra, cicho. Słuchaj ciszy. Jestem po popołudniówce. Ledwo wróciłam z pracy. Cicho, cicho, pójdę. Ale jesteś? To chyba nie są frytki i skrzydełka. Są bagiety. Bagiety czosnkowe? Słuchajcie, dajcie spokój. Wszyscy tu wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna. Dobra, cicho. Obserwuję osobę, która ma problemy psychiczne. Tak was to bawi? Maciej, zakończ to. Kurwa, matka Polka. Słuchajcie, wszystko jest w porządku. Chciałam tylko powiedzieć, że się bardzo zawiodłam dzisiaj na Marku i nie chcę już mieć z nim w ogóle żadnego kontaktu i z moim administratorem Rukiem oraz z Janem sam. No i tyle. Kto to był? Wszystko dobrze? Jak również chyba będę rzadkim gościem na Discordzie, bo strasznie dużo hejterów się pojawiło i mam tego wszystkiego powyżej uszu. Ale skoro Marek się przyznał, że jest pedofilem i że ja tak twierdziłam, to po prostu niech tak pozostanie, nie? I na tym po prostu zakończę moją znajomość z Markiem, że zrywam z nim kontakt, bo się okazało, że molestował moją córkę. Cześć, zostałam zaproszona ponownie. Co się stało? Się zesrało. Dosłownie wszystko. Znaczy się nie, no ja słuchałam Eli uważnie i już się wypowiedziałam na ten temat. I tyle. No nie, po prostu okazało się, że podobno ja zawsze twierdziłam, że Marek molestował moją córkę. No to skoro ja tak stwierdziłam, to widocznie tak było i niech po prostu rzeczywiście tak pozostanie, że molestował. Dobra. Elu, ja zrobię teraz coś fajnego dla ciebie i dla reszty rozdygotanych. Dobra. Zmieńmy zawsze temat. Zawsze twierdziłam, że gwałcił Marysię. No to dobra, gwałcił, no. A wiesz, że Marysia jutro pójdzie do szkoły i dzieci się będą ją wytykać palcami, że ty mówisz, że ją gwałcił twój chłopak i tak dalej. No ale... Czy ty jej robisz? No ale tak... Pomyśl o sobie, tylko o dziecku. No ja kurwa, Marek tak ale... stary zaczął pierdolić takie w ogóle farmazony. Ale tak ludzie twierdzą, 20 tysięcy widzów, to widocznie tak było. Może ja... Może coś się rzeczywiście... Właśnie ty w tej chwili. Może rzeczywiście... Ale nie, rzeczywiście, wiecie co, powiem wam,
No, ja nie mam prawa mieć żadnego chłopaka. Słuchajcie, ja nie mam prawa mieć żadnego chłopaka partnera, bo rzeczywiście chłopaka, zawsze jest ryzyko. Ty masz 50 lat. Mężczyznę, nie chłopaka. Nie masz już 15 lat. Masz dziecko w domu dziecka i przestań gadać o tym, co Marek zrobił, kim Marek nie był, co Marek zrobił. Ani razu nie powiedziałaś tutaj, że będziesz walczyć o córkę. Ja mówiła, że będzie walczyć, czy na rajdy i w ogóle już nie czekajmy się o szczegóły. Po prostu chodzi o to, że jeżeli się mówi Elce, że Marek szkodzi, to Marek szkodzi, a nie, że się dostaje bana za to, że się go jebie. Ja już o nim nie walczę. Ja już nie mam siły. Pomyśl o swoim dziecku. Czemu nie chcesz walczyć, Elu, już? Nie poddajesz się, Elu? Już nie mam siły po tych 2 miesiącach. Marek mnie olał. Po prostu. Jaki Marek? Ty masz dziecko w domu dziecka. To najważniejsze. Skup się na Marysi. Tylko i wyłącznie na Marysi. Marek tylko szkodzi. On jest trutniem. On jest swoim trutniem. On jest kurwa jemniołą po prostu. Ty jesteś topolem, on jest jemniołą. On tobie szkodzi. Marek mnie olał, cały czas mnie prześladuje. Moi moderatorzy okazali się zdrajcami. Brat mi nie chce pomóc. Ela, mama, skup na sobie. Jesteś dorosłą kobietą. Pomyśl o dziecku. Pamiętaj o tym, że masz cel. To nie jest tak. Cały świat to widzi i ogląda, okej? Okay? Cały świat, czyli tam twoi 10 tysięcy fanów. Ale patrz, ty skończyłaś UJ, masz wyższe wykształcenia, jesteś artystką, youtuberką i masz 52 lata, czy jesteś dojrzałą kobietą? Przecież masz swój własny rozsądek. Halka, nie gniewaj się, ale może lepiej zostać kasjerką, a nie youtuberką i odzyskać dziecko. No, ale o to mi chodzi, że Ela jest wykształconą kobietą, więc powinna pewne rzeczy jakby pojmować. A w tym momencie... Haniu, i nie pomogą doktoraty, kiedy umysł hamowaty. Trzeba czasami zejść na ziemię. Pani jest w tej chwili w chmurach, ale jest pora na to, żeby zejść na ziemię. Był Marek, nie ma Marka. Pomówiła pani dzisiaj wszystkich. Dość tego. Elu, nikt ci tego nie powie, ale taka jest prawda. Powinna się zająć dzieckiem i sobą. Rób swoje rzeczy, rób YouTube, ale okrój to wszystko o Marysie, o oskarżeniu... Sąd powiedział żadnego YouTube'a. To jest szkodliwe. Haniu, ja cię bardzo lubię. Ale mówmy tutaj prawdę. Jest 1000 osób. 1000 osób, które klaszcze, mówi wyrzucić bumerki. Tam jest dziecko. Przez 2 miesiące nie zrobiła pani nic, żeby odzyskać dziecko. Jest pora w tej chwili, żeby założyć majtę na dupę i zakończyć ten show. I pójść i klęczeć pod tym domem dziecka albo pod sądem i błagać, żeby oddali dziecko. Iść do normalnej roboty. Koniec. Myślę, że to ja bym Marysię błagała o przebaczenie. No to serio, Ela, przed tobą jest długa droga. Nie zaprzepaszczaj tego po prostu nerwami, bo teraz mówisz w nerwach, ale mówisz rzeczy obciążające ciebie, Marka, ale przede wszystkim jutro twoje dziecko pójdzie do szkoły i dzieci się będą z niej śmiać, ona nie będzie wiedziała dlaczego. I się okaże, że to przez to, co mówiła jej mama. Bo to dojdzie do tych dzieci. Maciek, mam... Zostałeś ty z nami? Maciek, zakończ to wreszcie. Pani Ela zrobiła sobie dzisiaj ogromną szkodę, bo powiedziała bardzo dużo. Ty jako administrator powinieneś to wyłączyć. Nie słychać pani. Ale jesteśmy naprawdę za tobą, tylko daj sobie pomóc. Dziewczyny naprawdę mądrze mówią. Może mój głos brzmi agresywnie, ale mnie serce boli. Jestem strasznie przekonana. Bardzo słabo panią słychać. Niech pani pójdzie już spać. Ten jest najlepszym doradcą. Niech pani pójdzie spać i niech pani wstanie wcześniej rano. Wcześniej, nie o 16, nie o 14, o 8, o 6. Niech pani już idzie spać. No dobra, to pogadali. To co tam jeszcze u was? A spokojnie, wieczorek mija. Nie, no to w porządku. Dużo się dzieje, ale dobrze, że się dzieje.
O kurwa. Ela się rozłączyła, czy co się stało? Ja tylko jeszcze słowo takie do Eli, żeby wyjebała prymitywa ze swojego życia i zaczęła otaczać się wartościowymi ludźmi, a to jest klucz do sukcesu. Genialna rada. A co miało dzisiaj miejsce, jak nie wyjebywanie Marka z życia i tych toksycznych ludzi? Nie pierwszy raz. Nie słyszałam cię. Jeszcze jakieś genialne rady? Kobiety? Maciek, dobrze wiesz, że to, co mówiłam, wynikało tylko i wyłącznie z moich dobrych intencji i... Ale nie skarżam cię. Wiesz, o co mi chodzi. Taka jest prawda, że każdy, kto chociaż troszeczkę ma na celu, już nie Elę, ale dobro jej dziecka, to myśli w ten sposób, że ona jutro będzie miała przerąbane w szkole. Dlatego był czas na to, aby to wyłączyć. Tam jest małe dziecko. No jest. No wyłączyć albo zmienić temat, jak mówiłem wcześniej, po prostu. Jaki temat, jak zmieniać temat, jak ona jest w szale i będzie mówić tylko o jednym? Na tym jesteś w szale? Czemu masz taki podniesiony ton i taki wściekły głos? Bo tu jest 1000 osób. 1000 osób. I wszyscy się cieszą, bo są tak zwane dymy. Jeżeli swoją S-klasę i zawieść Marka do Eli. Teraz dostanę bana, bo mówię coś nieprzyjemnego. Ale powinieneś to dawno zakończyć. A ty siedzisz cicho i nic nie mówisz. Nie wiem, czy nie chcesz stracić administracji? Nie wiem, co jest takiego ważniejsze. Jakie administracji, kobieto? Czy to, że teraz jeden ja tylko sprząta, wiesz? Problemy z policją, że są pedofilami, to jest ważniejsze? Nie wiem. Co jest ważniejsze? Prawda jest ważniejsza. A ty, kobieto, co tym wiesz, że się wypowiadasz, tak? To jest to wszystko, co mówiłaś, czekaj, powiedziałaś, że ten, że Ela nic nie zrobiła, tak? Przez 2 miesiące, czemu nic nie zrobiła? A to czemu nic nie zrobiłaś? Skąd wiesz, co robiła, co nie? Maciek, ale to wszystko było potrzebne, serio? Takie... Ale ty dobrze wiesz, że nie zrobiła nic. Codziennie są... Ja wiem, że zrobiła wiele. To jest cała praca, tak? Staje o 16 i co zrobi, jak urzędy są czynne do 15? No co? A ty skąd, że ona kurwa wstaje? Ja... Jezu, dobra, będę bardziej kulturalny. Okej. Okay. Ja tu tylko sprzątam. Chcecie to wyłączyć, to wyjdźcie. Witajcie. Będę kończyć podium, bo wezwano policję i się dobijają od pół godziny, także no niestety nie mogę już rozmawiać dłużej. I no, także to, co miałam do powiedzenia, to powiedziałam dobranoc i zamykam podium w takiej sytuacji. Pozdrawiam was serdecznie. Tutaj mi policja teraz szturmuje drzwi, chcą wyważać. Tylko ciekawe w ogóle w jakim celu, nie?
No Ela, pewnie w celu weryfikacji tego, co mówiłaś z pełnym przekonaniem chwilę temu. Że niby co? Że chcesz, że nawoływałaś do tego, żeby oblać cię kwasem oraz oskarżałaś o pedofilię twojego partnera i parę innych osób? No i to jest powód do interwencji policji w nocy? W świetle polskiego prawa tak. Jeżeli zagrażasz sobie lub komukolwiek innemu, policja razem z pogotowiem ma prawo pomóc ci, nawet jeżeli to będzie wbrew twojej woli. Ola, a jesteś pogotowie, czy sama policja? Ale to było parodiowo, prawda? Ja mówiłam do hejterów, chcecie mnie oblać kwasem, to mnie oblejcie, nie? Aha, to był sarkazm akurat. No, ale to co, to ja mam za to iść do więzienia? Znaczy nie do więzienia, po prostu policja chce sprawdzić, czy wszystko jest z tą dobrze, jakby, że, żebyś sobie nic nie zrobiła, po prostu. Ale ja sobie nie zamierzam ludzi nic zrobić. Ja muszę walczyć o dziecko. No ale Elu, wyrwane z kontekstu te twoje zdania No to nie z kontekstu, to trzeba sobie przesłuchać całokształt. Nie? Właśnie problem w tym, że policji to nie interesuje, jak ktoś zadzwoni, to oni muszą przyjechać. No dobra, weź się odwal. Wypierdalaj stąd. Przepraszam, bo po prostu powiedziałem, jak to wygląda w polskim prawie. Ola, może weź im powiedz przez drzwi, że jest okej. Okay. Nie, bo jak oni usłyszą, że ja jestem w środku, to mi rozjebią drzwi. A poza tym... Ja jestem teraz w innym mieszkaniu, nie mam mnie tutaj na Ceglarskiej. A, to w porządku. Tylko sąsiadka mi mówiła, że po prostu walą, ale no nie chcę, żeby mi wyjebali drzwi, nie? Dokąd przyszły paczki? W każdym razie, reasumując, Mruka nie ma, Janysa nie ma, Marek się odpalił, jedzie do... Wszyscy jadą do psychotropa. To niech wypierdalają do niego. No i fajnie. Dobra, dobranoc. Skończymy podium kolorowych snów. Życzę wam wszystkiego dobrego. No i tyle. A wiecie co? Słuchajcie, nie wchodzę jutro na Discorda i nie będzie live'a, bo już mi się po prostu nie chce robić. Nie? Także dobranoc.